Sorki, mikrofon. Witam serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz. Moi drodzy, zaczynamy sobie już od rozgrywki. Sorki, mikrofon. O, dobra. Zaczynamy sobie oczywiście od rozgrywki w K-Lead, w którym to naprawdę długo jakoś nie siedzieliśmy, a poczyniliśmy naprawdę niezłe postępy ostatnio. Mamy już ukończoną prawie całą lokację. Zostały dosłownie 4 miejsca, które wypadałoby odwiedzić. Pokonaliśmy ostatnio też generała Radana w trybie po prostu ekspresowym. Przez te zniszczone tereny przebrnęliśmy, można wręcz powiedzieć. Także naprawdę jest zacnie, mogę śmiało powiedzieć. I mam nadzieję, słuchajcie, że uda się nam tutaj na tym streamie już nie tylko całe K-Lead ukończyć, ale również, że przejdziemy sobie już na płaskowyż Altus tak na dobre, bo trochę tam pobiegaliśmy, ale nie oszukujmy się, no nie było to tam jakoś specjalnie owocne bieganie po tamtej lokacji. Kerlon! To jest akurat owocny moment, kiedy zostajesz subskrybentem. 75. miesiąc subskrypcji. Kerlon jako jeden z największych dinozaurów na Twitchu spośród wszystkich subskrybentów, moich widzów, tutaj wlatuje po raz kolejny. Wielkie, wielkie dzięki za to wsparcie. No i Kerlon jest również patronem. Na patronite.pl ukośnik Demon Diaz, za co wielkie dzięki. Moi drodzy, tak jak już mówię, przechodzimy od razu, tyle że jeszcze jedna mała, drobna zmiana, drobna rzecz. Siemanko stary, cześć również Miro, witam serdecznie moderatora, cześć Szanix, cześć Marcin, cześć Marek, cześć Leszku, cześć Fabix Official, witam serdecznie. Również patrona. Cześć Marku, cześć Żywogin, cześć Klanowsko, cześć Silgen, cześć Mark, cześć Iwan, cześć Alan. Do kiedy będziesz nagrywał przygotowania do Elden Ringa? Wiesz co, myślę, że tak szczerze, takim tempem, to na pewno w kwietniu skończymy te przygotowania. Więc wcale nie jest to złe tempo, jest znacznie lepiej niż sądziłem, że będzie szło. Nie dlatego, że nie miałem jakoś wiary w siebie, o ile no, myślałem, że po prostu to wszystko będzie po prostu trochę wolniej szło. Trochę nie doszacowałem, na szczęście w tę właściwą stronę, bo wyrobimy się ze wszystkim na spokojnie. I jest jeszcze właśnie pytanko od Kerlona i jeszcze właśnie od Iwana, na które teraz odpowiadałem jeszcze w drugiej części. Kiedy kolejny odcinek z Banishers, tak? Ghost of New Eden. Zarąbista gierka. Zgadzam się, że jest zarąbista. Powiem szczerze, że będę przygotowywał teraz bardzo dużo odcinków do przodu. Właśnie w czwartek. Chcę to ogarnąć też przed dodatkiem. No i dzisiaj jeszcze będę po streamie ogarniał jeden materiał, także no na pewno w tym tygodniu powinny się dwa odcinki nawet, myślę, pojawić. Znaczy jeden na pewno, bardzo długi, ale chciałbym, żeby były dwa. No już tamten ostatni odcinek wypuściłem niestety trochę wcześniej, bo nie chciałem, żeby była 3-tygodniowa seria, a nie mam jeszcze tak, żeby te odcinki codziennie się pojawiały. Choć bardzo, bardzo bym tego chciał. Ogólnie miała być przerwa tygodniowa, wyszła 2-tygodniowa, więc już wrzuciłem. Pamiętaj o mieczu. Tak, właśnie, miecz runiczny. Trzeba będzie to ogarnąć. Natomiast mam nadzieję, że a propos, jeszcze tak kończąc temat Banishers, to na pewno będzie to gierka kończona. Na pewno jest ona warta uwagi. Fabularnie jest świetna i bardzo nietypowa w ogóle. I na pewno będziemy to sobie ogrywać dalej. Do końca. No i trochę tak jak mówię, no mam nadzieję, że długością tych materiałów to po prostu nadrabiamy. Dobra. Zrobimy tak. Cześć Patrycjo, witam serdecznie. Okej. Hej Origami, cześć Dawid. Cześć Czaru! Witam również i ciebie. A ja powiem Czaru, że ciebie wystalkowałem ostatnio, jak byłeś na streamie z pierwszej rozgrywki w Dark Souls 3 u Filipa. Widziałem, chyba że to nie byłeś ty i to była zbieżność. Ale pamiętajcie, ja was wszędzie widzę, na każdym kanale swoich widzów to rozpoznaję wszędzie. I obserwuję. Zawsze. Siema Zielux. Słuchajcie, pogadamy z Blightem. Cześć Adix! Siemano stary, co tam słychać? Ty właśnie nigdy nie grałeś, nie? W Eldena.
wypada, kurde, zagrać w końcu, jak już jest czas. Mam nadzieję, że tam się udało przygotować wszystko. Już. Remontowo. I można grać spokojnie. Ktoś się taki, no pewnie, że tak, czaru. Dzięki temu teraz nie będę czuł się bezpiecznie na streamach. To dokładnie taki jest cel tych streamów. Dokładnie to jest mój cel. Może go uwolnić, nie ma to wpływ na zadanie zrani. Tak, tak, właśnie czytałem sobie, więc jak najbardziej otworzymy więzienie. Będzie to zawsze dodatkowy, ciekawy dialog. Myślę, że możemy to ogarnąć. No wiesz, jak jeszcze pierwszych stolców z tym nie skończyłem, to do Eldena trochę brakuje. No ale trzeba zacząć, nie? Przede wszystkim Adix, w końcu. Chociaż można i od Eldena zacząć, tak naprawdę. Smacznego Zilux. Dzisiaj u mnie też akurat kebab był grany. Zacząłem u ciebie na streamie. No dobra, no niech będzie, że wybrnąłeś, okej? Okay? Ale kiedyś będziesz musiał przejść tę grę, naprawdę, no. A będzie jeszcze prędzej niż później. A mamy bonus do run. Złota łapka. Dobra. No to jest zawsze dobra informacja, że udało nam się go uratować. Podejdźmy sobie do Idziego. Akurat jeżeli chodzi o ten bonus do run, to nie jest jakoś super istotne w tym momencie. Cześć, Torunius. Dzień dobry. Siemano, Dante. Co dzisiaj zdębisz? Dzisiaj Kaelid głównie i w końcu na płaskowyż Altus pójdziemy, więc będziemy mieli już naprawdę sporą część gry z głowy. To już będzie, no, trzecia lokacja, trzeci świat. Oczywiście w Kaelid będzie do zrobienia jeszcze... no, mamy cztery miejsca do obskoczenia. Pięć w zasadzie, ale... będzie tutaj jeszcze tak, że do przynajmniej jednego, a raczej myślę, że nawet do dwóch miejsc będę musiał później powrócić po Altusie, bo po prostu ten poziom trudności będzie na tyle wysoki na razie, że to będzie się totalnie mijało z celem, żebym tutaj to teraz ogarniał, nie? Jako ten, który uwięził Blight tam, może. Cześć, Poemator. Siemano. Two fingers gave Blythe to Lady Rani as a faithful follower. Her very shadow. Moi drodzy, jeśli ktoś ogląda streama na YouTubie, to możecie zostawić lajka pod nim, będę bardzo wdzięczny. Może uda się te 50 lajków dobić na start, bo byłbym naprawdę mega. Oczywiście dla zasięgu całego streama, z góry dziękuję wszystkim. Cześć, Konrad. Słuchajcie, w ogóle wam powiem, co to kolejnego live'a. Słuchajcie, informacja. Jutro chyba się nie zobaczymy i zobaczymy się w piątek. I to niestety akurat w piątek muszę zrobić znowu tego porannego streama, więc wiem, że część osób nie będzie to pasowało, część będzie zachwycona, że w pracy można będzie sobie posłuchać, pooglądać lub przed pracą, jak to się zmianowo, o godzinie 9 w piątek, więc tam sobie porobimy jakieś takie totalnie poboczne rzeczy. Oczywiście zapraszam jak najbardziej, ale no raczej tak typowo fabularnego progresu nie zrobimy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, no ale uważam, że to lepiej niż w ogóle miałbym nie robić tego streama. Także jak coś, to w piątek o 9 się widzimy. Akurat taką poradną godzinę egzotyczną wydawałoby się przyjęliście dość dobrze na jednym ze streamów, więc również weekend, jak było wcześniej, więc myślę, że powinno być całkiem spoko. Są pierwsze 7 TV Giga... Tak, tak, są! Są, dokładnie. Ogarniałem Zielux, pamiętałem, zapisałem. Kilka pododawałem, jeszcze będę musiał tam na spokojnie to wszystko przejrzeć, ale... czy moderatorzy mogą dodawać emotki? I wiesz co? Teoretycznie tam dopisywałem, ale nie wiem, czy na przykład to zadziała, czy tam nie trzeba w jakiś sposób jeszcze, nie wiem, potwierdzić sobie czegoś ze strony moderatorów, jest to dla mnie totalna nowość, będę starał się to z moderatorami przetestować i ich złapać, ale też sam będę przeglądał po prostu te listy różnych tam emotek, które są. Też czekam na wasze propozycje oczywiście. Siemanko, Turbo Samar, witam serdecznie na streamie. Cześć również Alicjo, witam wszystkich. Zastanawiam się, czy kupić Eldena, jeśli widziałem całą twoją serię z tej gry. Łukasz, to jest gra, do której możesz na tyle sposobów podejść, że nawet jeżeli
oglądałeś wszystkie serie, jakie były do tej pory, to i tak naprawdę warto. Bo to jest gra, którą jeżeli nawet byś jej nie oglądał, to byś mógł ją przechodzić kilka razy. I to nie byłoby takie coś, żebyś się nudził i grał totalnie bez sensu na siłę i się katował, tylko grałbyś z czystą przyjemnością, bo do tej gry, no... Możesz naprawdę wielokrotnie podchodzić. Tu jest ogromna, naprawdę potężna regrywalność. Bo po prostu przy jednym podejściu nie wykorzystasz nawet połowy ekwipunku i masz mnóstwo jakby sposobów rozgrywkę, tak? Masz inkantację, masz możliwość gry różnymi inkantacjami. Mogą to być właśnie tym płomieniem, mogą to być błyskawice, mogą to być smocze inkantacje, mogą to być zaklęcia jako inna jeszcze dziedzina. Możesz grać na dystans, możesz grać w zwarciu, a jeżeli grasz w zwarciu, to możesz grać kosą, możesz grać toporami, możesz grać włóczniami, możesz grać czymś mega szybkim, możesz grać pod krwawieniem, możesz grać pod jakieś inne efekty. No jest tego turbo naprawdę dużo. Tak nawiązując do niku Turbo Samara, to jest naprawdę piękne tutaj. Aha, Rani właśnie jest jakby nieaktywna. A Blight do... Dokąd? Do... No Kronu polazł, nie? Tak jest. Dobra, słuchajcie, my zaczniemy od tego miejsca. Więc odznaczymy sobie zamek, gdzie oczywiście walczyliśmy z Radanem. Kek na Let's Bear Twitch TV jest. Chcę z powrotem mój kek. Kek jest, działa kek. Ja widzę kek na czacie, cały czas działa. Z Better Twitch TV, no. Czy dodam w tym drugim też, żeby zawsze działało po prostu. Nie zapomnij zrobić questa dla Sylwisa. No, ja myślę, że po Kelit mogę po prostu oszukać go, że mikstura nie zadziałała i tyle. Że to chyba będzie szczerze najsensowniejsza opcja. Także w Better Twitch TV można ustawić, żeby było widać się motki. No, to jest super. Uwielbiam, jak rozszerzenia się same ustawiają. Oczywiście ja teraz widzę, że jednej... Że tej emotki... Gigachad nie widzę na czacie, no ale to sobie ogarnę później. Przy teście te PP działał, a tu nie. Dobra, muszę te opcje przejrzeć, tego jest za dużo w tej chwili. Dobra. Dobra, no mówiłeś. Nie, no serio, Łukasz, naprawdę. Zobaczysz, że obejrzenie tej gry, a zagranie, to są dwie totalnie inne rzeczy. Zupełnie inne doświadczenie. I też nawet to wynika z tego, że nawet jeżeli już coś oglądałeś, to i tak jest ogromna szansa na to, wręcz mogę ci to zagwarantować, że... A, w sumie tam jeszcze możemy podejść, bo tam też były drzwi do otwarcia i... To zrobimy, bo to będzie ślepy sołek. Ale jest ogromna szansa na to, że po prostu i tak bardzo dużo rzeczy, no, zapomnisz, nie wyłapałeś podczas oglądania. I to jest totalnie normalne, bo skala tej gry jest naprawdę gigantyczna, wręcz niebotyczna. I tutaj akurat to jest całkowicie normalne, że no nie sposób przy jednym obejrzeniu Eldena na przykład, czy nawet niepełnym obejrzeniu, no to, żeby czegoś no nie przeoczyć, nie? To jest niemożliwe. Właśnie, Jaren, bo nie gadaliśmy. Jerenie. At last, the war festival has ended. Brave champion, you have our gratitude. Tak, tak, Fabix, oglądałem ten materiał o Bloodborne, no. General Radani, chyba nawet go komentowałem tam. Festering with rot and crippled by madness. Oglądając grę, wydaje się dość prosta. To prawda, to zależy też, co się ogląda, bo... Można oglądać czyjeś pierwsze podejście do Eldena, jak na przykład nigdy nie grał w Soulsy albo coś takiego, to wtedy będzie wyglądała na trudną. Albo można obejrzeć, jak ktoś to robi na jakimś pokręconym wyzwaniu. Nawet nie jakoś specjalnie pokręconym, bo nawet moje wyzwanie mogłoby się sprawdzić, gdzie... Czemu to w ogóle się nie otworzyło jeszcze? Czy tak zawsze jest? Zbierz się drzwi o drzwi. One nie powinny być otwarte już. Nawet moje wyzwanie takie zwyczajne, gdzie przechodziliśmy grę bez śmierci, to tak naprawdę... może być już czymś takim, że gra będzie wyglądała na prostą,
ale w rzeczywistości no, nie jest tak. Nie, na pewno Elden jest taką grą, że można ją sobie mocno ułatwić. Dzięki temu, że mamy otwarty świat, można mocno też się przelewelować, ale są różne etapy tej gry, różni bossowie, z którymi po prostu no, zawsze jest ciężko, nie? No patrz, oklepana, ale jakże trafna malenia na przykład, no i to jest boss, który naprawdę potrafi zaskoczyć niezależnie od stażu, nie? Bo na pewnym etapie zaskoczeniem to już jest to, że boss cię trafi. Bo dla no-hitrunnera to jest tragedia, nie? To jest koniec rana. Czemu ta tutaj jest w sumie? Aha, ukłonisz się, a mówić umiesz coś? Czemu ona tutaj jest po Radanie? Ale dziwne. Nie pamiętałem, żeby ona tutaj sobie stała normalnie po tym. Jak się ogląda potężnego streamera, to wszystkie gry wyglądają na łatwe. Tak. Ale u mnie czasami też to wygląda. Dawid, gramy buildem pod zwinność, zręczność z wiarą. Mogę się przyzwać do walki. No ja byłem u niej. I ona mi się ukłoniła i zniknęła, bo została jakby przywołana podczas walki później też. Ale nie kumam, dlaczego ona tutaj cały czas jest, nie? Po wszystkim. Wydawało mi się, że ona znikała. No dobra. Tam też są drzwi? Mam nadzieję, że będę w stanie to otworzyć już. Oho. Musiałeś z Jerenem pogadać i zresetować lokację chyba. Mhm. No. Chyba niestety trzeba zresetować. No właśnie, bo coś za pusto tutaj było. I kolejne drzwi były zablokowane. No właśnie. No właśnie, zobaczcie jak szybko tu się zapełniła lokacja. Ten jak po skosie próbował trafić. Kurde, wystarczyło festiwal zakończyć i od razu ile syfu tutaj się nazbierało. Portal też jest aktywny. Dynion głowego słyszę. Fajne miejsce. Zresztą drabina, no dobra, ale to jest tam do, chyba do murów akurat, tak mi się wydaje. Cześć Michał, Radan był już wczoraj na streamie, pod koniec streama wczorajszego, jak chcesz sobie zobaczyć, to możesz archiwum obszaić. Udało się go pokonać. O kurde, Arek! Co się stało? Słuchajcie, Arek, bo tego nie widać z Twitcha, bo to na czacie po prostu jest. Na super czacie na YouTubie wyskoczył. O kurde, i Patrykowski też wyskoczył. Się wjeżdża! Co za gość, nie? Ej, wy się umówiliście, że to zrobicie? Bo ty, Patrykowski i Arek wjechaliście w tym samym czasie praktycznie. Patrykowski jako donate, Arek jako super czas na YouTubie z donatem w wysokości 100 zł. No, Arek 22 euro, więc pi razy drzwi, powiedzmy, prawie taka kwota jest. Co się stało? Halo! Ja pierniczę! Zmasowany atak! Chcecie mnie załatwić, nie? Dzięki wielki Arek, naprawdę, za to wsparcie. I dziękuję ci, Patrykowski. Się wjeżdża, kurde. Ty masz doświadczenie w tym. Się wjeżdża, nie? Znacie się? Czy to, kurde, serio przypadek, nie? Bo to mega mała szansa jest, żeby na takim poziomie podobnym i jeszcze w tym samym czasie praktycznie takie coś przeprowadzić. Chociaż serio mam podejrzenia. Kamień Kowalski. Piątka. O
Okej. Co jest dla ciebie lepsze? Donate na Twitchu czy na YouTubie? Znaczy, wiesz co? Donate na Twitchu może być też donatem na YouTubie jakby? W sensie z linka po prostu do stronki, co jest pod streamem. To jest jedna metoda, a super chat YouTube'owy to jest druga rzecz, nie? Zupełnie jakby osobna i tutaj dokładnie nie wiem nawet, jak to wygląda w przypadku super chatu. Musiałbym zobaczyć, bo to jest dla mnie też trochę nowość, ale na pewno donate taki no klasyczny, w klasycznym rozumieniu, jest jak najbardziej uczciwy, bym tak powiedział, nie? Jeżeli chodzi o prowizję i tak dalej. Zależy oczywiście od metody, jaką się tam wybierze, ale chyba te, co są obecnie jakby dostępne, to są takie spoko rzeczy. To nie jest jak kiedyś były jakieś drakońskie prowizje na SMS-ach typu 60% czy 50%, nie? Co to super chat? To jest donate wbudowany w YouTube'a. I można podczas oglądania na YouTubie zrobić super chat i wtedy wyskakuje taka wiadomość na czacie, która jest przypięta i ona jest na przykład nad streamem przez jakiś czas widoczna i ona jest jakby donate'em samym w sobie. To jest donate wbudowany w YouTube, ale też można super chaty dawać podczas podczas oglądania filmu nawet. Toruniusz w ramach wsparcia kanału 111 zł, co jest grane? Ja pierdzielę, co za wariaty dzisiaj. Toruniusz, dzięki wielkie za wsparcie. Ożeż ty, dobra, rażujemy. Tak, Patrykowski był donate właśnie super chat jeszcze YouTube'a, no i teraz Toruniusz jeszcze wjechał, to też widziałeś. Cześć ZZ, witam serdecznie, cześć Tolok. Ja jadę też teraz busem po pracy do domu. A, dobra. No to można sobie oglądać, nie? Arek, to jest fajna opcja. Tak. Na słuchawkach. Ej, w sumie dobra, jeszcze pójdziemy do bossa. Bo tutaj powybijałem. Chociaż z drugiej strony ten boss to od punktu łaski pójdzie, a jak już tutaj powybijałem, to szkoda byłoby sobie to zresetować, nie? O kurde! Patrykowski! Jeszcze ustrzeliłeś 10 osób na Twitchu do podarowania subskrypcji. Jak ty to zrobiłeś, słuchaj? Dzięki wielkie za wsparcie. Zaraz przeczytam, komu udało ci się podarować subskrypcję, kogo tam strafiłeś tym subem. Subhammerem. Jezu, jak ja nie znoszę tych bossów, znaczy tych... No bossów też, tak? Bo ona też była bossem. Ale tego moba. Ma takie inne ataki, nie? Od wszystkiego innego, co znamy. Że ciężko jest to po prostu wyczuć, naprawdę. O kurde. Ty się, w jakim miejscu na Better Twitch TV można ustawić widoczność tych emotikonek? Jak to tam wygląda? Klanowsko 588, dzięki serdecznie, trochę skromniej, ale też się dorzucę, dzięki bardzo za super chat. Ja, kurde, pana dołożyłem na chwilę, musiałem przeklikać. Wielkie dzięki za wsparcie, naprawdę doceniam, bo to co się dzieje to jest totalnie kosmiczna rzecz jakaś ostatnio. I postaram się, obiecuję, żeby zobaczyć. I jeżeli jest taka opcja, to na pewno ustawić na kolejny stream, żeby ten super chat też się pojawił na ekranie, żeby na Twitchu też to było widoczne. Tylko nie wiem, czy taka jest możliwość, bo to jest wbudowane w YouTube'a. Nie mam pojęcia, dla mnie mówię, to jest trochę nowość, nie? Rozżarzone ostrze, dobra. I tu gdzieś ten mieczor będzie do zdobycia jeszcze, nie? Big Stagen, halo, wchodź. Wychodź. Patrykowski dał 10 subskrypcji i trafiły one do Kini 88, Cątkę, czy Kątkę, do Wawaka 91, do Spoonera, do Niko, do El Mateo, Workrawa, Lirika oraz Giuka 0306 i do Antonio Siemano. Ja pierdziele, zobaczcie ile tych subów po prostu tutaj jest w tym momencie. Nieprawdopodobne. A, miecz dropi z bossa, no tak, bo to jest ta bestia, która, no po prostu,
korzysta, nie? Z tej chyba broni nawet. To jest ta aberracja. To jest właśnie dokładnie to, nie sama bestia. To znaczy? Ma kolega. A, tak, 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 że nie jest solo. No tak, ale bardziej akurat tę aberrację zapamiętałem, jeżeli chodzi o tego bossa tutaj. A bo ty go teraz szukałeś? Wiesz co, po części tak, ale też po prostu zwiedzałem ten zamek i sprawdzałem te wszystkie drzwi, które się w końcu teraz pootwierały. No i przy okazji oczywiście sprawdzając też nie tylko drzwi, ale te pozostałe miejsca, no bo tutaj teraz jest jednak tych przeciwników trochę narespionych. Dlatego biegam też po murach po raz kolejny. W sumie niepotrzebnie to robiłem wcześniej, przed Radanem. No bo było tutaj pusto i nie było niczego tak naprawdę ciekawego. A tu proszę, teraz mamy na przykład skrzynię do ogarnięcia. Więc... O Boże. Kurde! Kurde, ostatni cios, nie? Ale się normalnie... Tak... O Jezu, tragicznie zachowałem tutaj. Tu wystarczyło po prostu zrolować. Ja pierniczę. Cześć, Siwy. Robisz dobry vibe, nic zadać, nic ująć, do tego masz wsparcie. Dzięki, Jarek. Wiesz, ja mam nadzieję, że ten, że już dzisiaj będziesz miał spokój, słuchaj, że będziesz mógł się na luzie skupić na streamie po powrocie do domu, a nie, że wiesz, coś tam czeka na ciebie, jakieś sprzątanie, nie daj Boże, czy coś takiego. Jak się gra kosą? Wiesz co, na tej postaci graliśmy zarówno kosą pojedynczą, jak i podwójną i powiem szczerze, że podwójna to jest jeszcze wyższy level, tak naprawdę jeżeli chodzi o komfort z takiej rozgrywki i potęgę postaci, która włada takim orężem, i przyznam, że kosa nawet pojedyncza to jest naprawdę świetny wybór i gorąco to polecam, zwłaszcza w takiej kombinacji, gdzie ona skaluje się nie tylko ze zręcznością, ale i właśnie z czymś innym, jak na przykład w moim przypadku z wiarą, bo to jest naprawdę mega skuteczne. No zobaczcie, jak oczywiście on mnie za chwilę nie zabije i... O Boże. I nie stracę wszystkiego, to pokażę, jakie obrażenia mogą wchodzić z wyskoku. Czy planujesz jakoś niedługo koopa? Muszę go dodać jeść. Manafaj pyta. Tak, jak najbardziej. Tylko nie pokażę wam teraz na mapie, ale zrobimy sobie tutaj w kilku jeszcze pobocznych lokacjach w Kaelid. A potem już w nowej lokacji, czyli na płaskowyżu Altus, będę biegał już do końca streama solo, nie? Więc... dosłownie ze trzy okazje będą tutaj dzisiaj, żebyśmy sobie zagrali w ten sposób jeszcze, nie? W trybie kooperacji. Także zapraszam jak coś, bo... O, może teraz pokażę? Tylko muszę zjechać, bo nie można na mapie tego sprawdzić. Tak jest. Więc tak, koopa zrobimy tutaj, w katakumbach Kaelid. I myślę, że u Radana, w katakumbach poległych. No i albo pieczara, albo jeszcze to spróbujemy, jak damy radę. W boskiej wieży raczej nie będziemy teraz tykać. O kurde, Arek. Słuchajcie, Arek znowu wjechał na super czacie YouTube'owym z donatem 22 euro po raz drugi. Ja myślałem, że mi czat się przeskrolował, a to jest to samo. Dzięki, Arek, za wsparcie. Co jest, kurde, grane? Co jest na tym streamie dzisiaj z wami? Naprawdę mega doceniam, ale powiem wam, że aż nie wiem jak za to podziękować czasami, aż czuję się trochę zawstydzony, nie? Tak mówię, czym ja sobie zasłużyłem? Dziękuję. Gdzie te katakumby Kaelid? Tutaj. Tu, obok katedry smoczej komunizm. To nie tylko dzisiaj, no ja wiem, to już ostatnio taka seria wręcz trwa. Naprawdę mega to doceniam, chcę żebyście o tym wiedzieli. I kurde, jaram się, że po prostu nadal jesteście zainteresowani Eldenem, bo nie ukrywam, że czerpię z tej gry mega dużo przyjemności. I to jest świetna rzecz, bo że po prostu mogę dalej jakby tutaj no progresować w tej grze i jeszcze jesteście tym zainteresowani i czekacie razem ze mną też na ten dodatek, bo na pewno będziemy go bardzo, bardzo mocno i długo tak naprawdę ogrywać, bo to będzie nie tylko jedno przejście dodatku, ale i na pewno za daleko pobiegłem, nie? No, tu już nie dotarłem wcześniej. No bo na pewno nie skończymy na jednej serii z tego dodatku, to od razu mówię. O kuźwa, Joker.
200 zł na Patronite. O kurde. Ja pierdzielę. Ja oszaleję, nie? Ua. No. Joker, dziękuję. I naprawdę nie wiem, co wręcz powiedzieć mogę za to. Mam nadzieję, że mail, który masz na tym koncie, jest aktualny, bo po tym streamie będę do ciebie uderzać tam z kontaktem. O kurde, co ja zrobiłem? Do lwa poleciałem. Jezus Maria. No oszaleliście! Oszaleliście po prostu dzisiaj. Dzięki wielkie, Joker. Jezu, no. No japa mi się z tego uśmiechu zaraz rozerwie po prostu, nie? Dzięki wielkie. Zębatka obok czatu ustawienia. Sekunda. Bo piesek mnie zaraz zeżre tutaj. Dzięki Zelux za info. Zębatka ustawienia 7 Twitch. Mam taką opcję? Gdzie to jest? Ustawienia Better Twitch TV. Zadania, tryby kanałów. A to ja nie widzę ustawień 7 TV. To jest problem. A, to może być kwestia innej przeglądarki. No, dobra, to chyba już mamy. A, ustawienia Better Twitch TV, to czekaj. Ustawienia Better Twitch TV, panele emotek. Ustawienia, panele emotek. Kurde, ale to zaawansowane. I zaznacz emotki animowane oraz 7 TV. Boty, nagrody. Animowane. Typ emotek, wszystkie. Animowane, statyczne. Nie widzę tutaj niczego takiego, kurde. Emotki, boty, edytorzy, połączenie, nagrody za punkty kanału, Better Twitch TV Pro. To może Pro trzeba mieć? Nie. Kanał osobisty, create emote set. Browse. Nie ma nic takiego. Dobra, to nie będziemy teraz na streamie tego robić, bo naprawdę szkoda. Aha, nie, czekaj, to nie tutaj. Siemka Karolina, dzień dobry. Wiesz co, chciałem zobaczyć emotki z tego 7 Twitch TV. Ja pierdzielę, Arek. Do widzów z Twitcha, Arek, słuchajcie, po raz trzeci wjechał z donatem w wysokości 22 euro na YouTubie. Ja pierdzielę. Arek, powiedz mi, proszę na czacie, czy tak miało być, czy coś ci się zacięło, nie? Bo może tak ci schodzi, wiesz, odświeżasz i ci schodzi trzeci raz, czy coś. To może być problem. Kurde, dzięki wielkie, nie? Ja pierdzielę. Co jest grane? Szaleństwo. A po prostu po wejściu w ustawienia Better Twitch TV zeskroluj w dół i tam masz. Okej, okay, czekaj, zaraz zobaczę. No może by to było troszkę z korzyścią. Ale szkoda, że to nie jest domyślnie ustawione. Wyróżnij opinię, YouTube beta, przenoś w lewo, punkty kanału, włącz emotki 7 TV, o! I animowane, o! Niepubliczne emotki, o! Aha, dobra, to nie. Bana dostanę jeszcze, jak to kiedyś przechwyca. Dobra, bardzo proszę o czada na czacie, zobaczymy, czy zadziała. Jest! Widzę! Widzę! No i to mi się podoba. Dobra, emotki działają. Dzięki wielkie, Zielux. Ale czad. Czad, że czad działa. Czad, że czad działa na czacie.
No, i to mi się podoba. Czekajcie, bo przez to przeoczyłem wiadomości. To sobie wyobraź, co czuł jeden z twórców polskich, jak dla Beki wrzucił cel kanału na kilkadziesiąt tysięcy i widzowie w 2 godziny prawie to wypełnili. Ja pierdzielę. Nie wiem o kogo chodzi Dante, ale no ja bym tutaj potrzebował wsparcia jakiegoś w takiej sytuacji. Powaga. A, to, ej, dobrze idę. To tutaj niedaleko zginąłem. Trochę z innej strony zmierzam do tego samego miejsca. Tak, tu jest ten rycerz kukułka. Choć to jest akurat inny niż ten, którego tam wtedy widzieliśmy. Ale jest to dobre miejsce. Siema Demo, możesz mi pamiętać z innego niku. Ale nie chcę pisać, bo tego, bo na Twitchu go banują. Ma podpowiedź header na YouTube twój. Ale to czemu oni cię ten za to banowali? Przecież to nie był jakiś wulgarny nick. Czy chodziło o literki obok siebie? Czy co? Doskonale wiem, o co chodzi. No to kurde, kopelat, witam serdecznie. Ekrix, czy... Ekrixie teraz. Dostałem ban perma. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Za nick, który nie był wulgarny, ani nie był jakoś tak jawnie, nie wiem... niespełniający zasad społeczności? Ej, ale to jest trochę dziwne, bo to nawet są firmy, które mają 2 litery obok siebie w swojej nazwie. I to nikomu się nie kojarzy z czymś, za co bana można dostać, nie? Ale jaja, jeśli to jest serio powód, no to jest trochę dziwne. Myślę, że to najpierw, nie wiem, jest opcja name locka, że dostajesz komunikat, że musisz nick zmienić po prostu, a nie, że perma dostajesz na dzień dobry. Jeśli to serio jest powód, jest to prawda, to jest mega dziwna sytuacja, naprawdę. Wiesz co, Damian, no mówię, na razie tutaj udało nam się powrócić do Kaelid i sprawdzam ten zamek, gdzie jest generał Radahn. Za chwilę będziemy lecieć do bossa, tylko staram się... No właśnie, może jeszcze nie kierować do tego lwa, tylko wolałbym do tego rycerza kukułki dostać się i się z nim zmierzyć, ale chyba mi się to nie uda za bardzo, więc zmierzę się już z tym lwem, licząc, że nie stracę za chwilę wszystkiego, na co tutaj harowałem. Nie wierzę, nie? Jezu, nie, ja zaraz padnę tutaj, słuchajcie, po prostu. Arek czwarty raz wjeżdża z donatem na 22 euro i napisał, że tak miało być. Ja pierdzielę. Co jest grane? Co jest grane? Dzięki wielkie, Arek, za to wsparcie. Spokojnej drogi do domu. Autobusie. Ja pierdzielę, co się dzieje? Co tu się... Kurde, stanęło. O mój Boże! Smerdonajtuje! Co jest, kurde? Co tu się dzieje? Halo! Pierdziele. Ej, czy ten stream naprawdę się dzieje, czy... przez... wzbierającą się we mnie gorączkę po prostu ja mam omamy jakieś tutaj. Co jest, kurde? Halo, uszczypnijcie mnie. Nie ma sprawy. Za 200 ziko z przyjemnością się dołożę do tego kanału. To Joker! Joker jest mesmerem! O kurde, ale lore.
Z przyjemnością się dołożę do tego kanału, przyjemnie się ciebie ogląda i przez ciebie złapałem zajawkę ponownie na Elden Ring i będę robił calaka, ja pierdzielę. Niech to wybrzmi raz jeszcze. Mesmer, Joker, nie spodziewałem się tego, totalnie. Naprawdę dziękuję za to z całego serducha tobie i wszystkim szaleńcom dzisiaj na tym streamie. Będę, tak jak mówiłem, odzywał się do ciebie na maila, więc koniecznie sprawdź. Mam nadzieję, że jest to mail jak najbardziej, mówię, aktualny, nie? Ja pierdzie. O kurde. Co tu się dzieje dzisiaj, nie? Jesteście serio szaleni, nie? Ale to chyba jest taki pierwiastek szaleństwa w każdym fanie, w każdym, kto jest fanem Soulsów tak naprawdę. Coś w tym musi być. No dobra, bo tutaj mamy to przejście, tu mamy już drogę, która była też sprawdzona, tam jest za daleko. Muszę spróbować jakoś na te mury wrócić, nie? I wrócić do porządku jakoś tutaj, żeby to zaczęło wszystko jakoś tak normalnie wyglądać. Sprawdźmy może jeszcze tutaj wejście na górę z tej strony. To chyba nie jest tutaj nadal. Nie, to były tamte mury, ale dobra. Zrobimy też ten temat. Też ich tutaj wybijemy. Chociaż nie, tutaj nic mi to nie da więcej. Kurde, którędy tu się szło teraz? Ej, jak ja tam wlazłem wcześniej na ten mur? O Jezu, dobra, już wiem jak. Niestety to było chyba tutaj. Aha, tak jest. Dobra, i przejdziemy. No jak teraz mnie ten rycerz kukułka sprowadzi do parteru po raz kolejny, to będzie słabo, ale to już jest chyba serio ostatnie miejsce, które mieliśmy sprawdzić. W sensie ta najwyższa część zamku na murach. Dobra, działają mi te animowane emotki na Twitchu. Widzę je, jak coś. Super, dzięki bardzo. Czyli, słuchajcie, gdyby jakiś widz przyszedł teraz i zapytał, jak zrobić, żeby te emotki działały, to wystarczy po prostu powiedzieć, żeby sobie Better Twitch TV pobrał, nie? Czy ten 7 TV, bo w sumie 7 TV on nie będzie keka widział chyba. Chociaż kek może być w puli ogólnie emotek. Kurczę, wy się lepiej znacie na streamowaniu ode mnie. Na tej całej otoczce Twitchowej. Ja jeszcze po tym powrocie nie ogarnąłem wszystkiego, bo to... Nie, ja nie wytrzymam, nie? Co jest? Co jest? Co się stało? Nie ma sprawy, a to prezencik, abyś wiedział, że to realizm i żebyś otrzeźwiał. Okej. Dobrze. Postaram się do tego dostosować. Niech to wybrzmi raz jeszcze. Dzięki serdecznie, Mesmer. Rozumiem, że skoro tu się tak podpisujesz, to tak będę mówić. Nie jak z Patronite'a. Zapytam cię, w jaki sposób zapisu będziesz tam preferował przed odcinkami i po odcinkach na tej specjalnej planszy, jaka tam jest dostępna. O kurde, nie? Nie, no to jest, słuchajcie, naprawdę... Ciężkie do uwierzenia, że to się dzieje, naprawdę. Jak jeszcze, tak wiecie, z mojej perspektywy, gdzie nagrywam kilkanaście lat, to takie sytuacje praktycznie no, nie zdarzały się, nie? Żeby coś takiego się odwalało. Były gigantyczne jakieś ataki, totalnie, wiecie, wsparcia. Były dwie takie sytuacje, że wleciał jakiś ultra wielki donate jednorazowo. Ale to były dosłownie na palcach jednej ręki do policzenia przez kilkanaście lat akcje, nie? A taka jak dzisiaj, to jest totalnie rekord. Naprawdę. To jest czyste szaleństwo. Coś nieprawdopodobnego.
O kurwa. O ja pierdolę, co się stało? Dobra, czy ma ktoś jakiś wzór wypowiedzenia umowy o pracę? Ja pierdzielę, Patrykowski się wściekł, nie? Co tu się stało? Co tu się stało, nie? Co tu się stało? Czy ja dobrze widziałem? O mój Boże! Tak, tu jest podatek, oczywiście, pamiętajmy, ale... Jeszcze mała prowizja, ale... Co? Ej, Patrykowski, nie? Ja ci powiem, że ja widzę, że ty się wściekłeś, nie? Tu jeszcze, kurde, Arek znowu jechał z Donate'em 22 euro. Co się dzieje dzisiaj, ludzie? Ja przepraszam, że więcej gadam niż gram, ale naprawdę to jest tak mega nieprawdopodobna sytuacja dla mnie. Jezus Maria. Dzięki wam naprawdę. Ale powiem serio, Patrykowski, jak ty się wściekniesz, to nie ma mocnych na ciebie, nie? Jeszcze Leszek, nie? Dorzucę się też od siebie streamu częściej. Jezus Maria. Co jest? Co jest, kurde? No nie będą mi skakać, Patrykowski. O mój Boże, nie? Cześć, Paulen, witam serdecznie. Co się dzieje, bo właśnie przyszedłem? Spójrz na cel nad streamem. Co zrobił Mesmer? Co zrobił Patrykowski? Co robi Arek w tym momencie? Wojny donatorów się szykują, nie? To jest taka sytuacja, do której będę wracał pamięcią przez kolejne naście lat nagrywania, nie? To, co wy robicie, to jest totalnie, no to już rekord rekordów jest, naprawdę. W ogóle, jak się... Bo na chwilę mówię, na chwilę wracając do gry, bo gramy, nie? Jak... A może nie, ja pierdzielę, Mesmer, nie mogę, co jest grane, nie? Ja żyję w symulacji? Wy jesteście NPC i to się nie dzieje? To jest eksperyment jakiś? Co jest grane, nie? Powiedzcie mi, co jest grane? Ej, chłopaki, sprawdzamy, ile tak wytrzyma na tym streamie. Mam nadzieję, że mi z krzesła nie spadniesz teraz. Nie, no... Puśba, 500 zł. 500 zł. Mesmer... Łącznie... 1100 zł donata dzisiaj. Co jest?! Ja wam powiem, że wspominałem ostatnio na streamie, że nie, no ostatnio nie, 2-3-4 streamy temu, ale na tych streamach tutaj z Eldena na pewno, że będę musiał niestety upgrade powoli robić kompa, więc tutaj już no, karta graficzna, jak sprzedam tą poprzednią swoją, to będzie na pewno tam z serii 4. 4080 super pewnie już na spokojnie nawet będzie, nie? Więc to jest po prostu absurdalna sytuacja, co się stało. Z jednego streama mówię, nie? Ja nie wiem. Cześć, kreator. Czy mamy porówno? Jakie pytanie w ogóle, nie? Ja, Patrykowski, odpowiadam na twoje pytanie, że... Czekaj, a nie, przepraszam, bo to podwójne były, bo ja zapętliwem.
Tak, macie porówno. macie podium, pierwsze miejsce razem. Chociaż powiem wam, bo tutaj jeszcze Arek znowu szaleje, nie? Słuchajcie, Arek znowu wjeżdża z Nightem na YouTubie. 2, 3, 4, 5, 6. Słuchajcie, co Arek zrobił, bo to jest... Bo to też jest historia. Arek wjechał po raz szósty. Z 22 euro. Nie, ja... Ja nie wiem, ja nie wiem, co to się stało po prostu. Halo. Jak tam się szło do tego? Tędy po prostu? Drugą stroną? Nie, no tam nie ma wejścia. To... A, chyba tam, za bramy. W sensie z tego budynku, tutaj, przez to i na górę, nie? Do tego gościa tam wejdziemy. No nieźle. Zmień cel na nowy PC, ale nie nawet... Kurczę, a cóż to? Ugo, dzięki bardzo za rajda! Jezu, jak ja dawno nie słyszałem tego dźwięku. Nie miałem dawno żadnych rajdów tak naprawdę, więc dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich widzów Ugo na dzisiejszym totalnie nienormalnym live'ie. Wielkie dzięki. Jaki jest największy jednorazowy donate? O Jezu. Jednorazowy? Jezu, już się przeraziłem po prostu. Kaczmar! Na kebaba! Bo może głodny jesteś. Dzięki wielkie, Kaczmar. Dosłownie dzisiaj właśnie na szybkości był kebab. Więc będzie na kolejnego. Masę trzeba robić, nie? Dzięki bardzo, Kaczmar, za wsparcie. Siemanko Patrol. Cześć wszystkim, którzy o długo wpadli dzisiaj na streama. Co do tego pytania, największy jednorazowy donate, to wydaje mi się, że takim totalnie najwyższym w historii był ten dzisiejszy donate Patrykowskiego w wysokości tysiaka. Nie było nigdy jednorazowego większego. Było, że od jednej osoby 400 euro kiedyś było podczas 24-godzinnego streama. To było, nie wiem, z 6 lat temu może. Czy 5, ale chyba z 6. To było na jednym streamie od jednej osoby 400 euro od Anonima, ale jako jednorazowy to Patrykowski ma top 1, nie? Wszechczasów po prostu. Ugo, czy ty wiesz, co Patrykowski dzisiaj zrobił na tym streamie? Czy ty wiesz, co on zrobił? Spójrz nad stream, na cel. Hello. Siwe, dzięki wielkie za subskrypcję. Witam serdecznie w gronie wspierających. I oczywiście dziękuję bardzo. Ej, ale to tutaj było przecież, no to... Tu nie ma drabiny żadnej? Jak ja mam się tam wdrapać? Ktoś pamięta? Kaczmar Tomasz za drugiego w takim razie. Dzięki wielkie. Albo takiego turbopotężnego. To ceny kepsów już trochę odjechały. No dobra, no. A może on po prostu zeskakiwał i tam się nie wchodziło? On zeskakiwał, no. Tak mi się właśnie wydaje. Adek. W ogóle możesz dać już sobie sztuki płomienia na drugą kosę. A właśnie, bo przecież to podpalanie tutaj zdobyliśmy. No dobra. Nie, wiecie co, jeżeli chodzi o to miejsce, to chyba już się zostawiamy, bo... Poza wejściem do tego tutaj gość na górę, który nawet nie wiem, czy tam jest tak naprawdę osiągalny, czy on serio po prostu zeskakiwał sobie stamtąd, to myślę, że nie ma sensu się tutaj już tłuc.
więcej. Wejdziemy sobie w portal, nie pamiętam dokąd tutaj dojdziemy, i przejdziemy do bossa oczywiście w tym obszarze, żeby tutaj zawalczyć. Czas na zdobycie nowych wyjątkowych emotek jest ograniczony. Hype Train nadjechał! Mister 2, witam serdecznie i... O kurde! Co jest?! O kuźwa! Ja na zawał zejdę. Co jest do cholery?! Pierdziele. Słyszałem, że rekord jest do pobicia. Czyżbym ustanowił rekord wszechczasów? Nie no. Ja... Nie spodziewałem się takiej wojny dzisiaj, nie? Na tym streamie. Ja wiem, że to był Radan, że Jaren rozpoczął festiwal Celebration of War, tak? Jak on to zresztą mówi, cytuję. Ja pierdziele. Ej, naprawdę, jak nagrywam i nawet streamuję, bo wiadomo, streamy z przerwami, ale generalnie kilkanaście lat, gdzie nie było Twitcha jeszcze, jak streamowałem, było Justin TV, to nigdy nie było takiej sytuacji jak dzisiaj na tym streamie. I naprawdę, serio, przepraszam też osoby, które mają to gdzieś i po prostu wpadły zobaczyć Eldena, ale mam nadzieję, że zrozumiecie mój gigaszok. Bo no... To jest chyba doświadczenie raz na całe życie, nie? Coś takiego. O stary, ja nie wiem, co tu się dzieje, nie? Po prostu... O Boże, tu będzie jeszcze rycerz Tygla przecież! No właśnie, to był ten drugi, obok bestii. Dlatego już wiem, czemu tak czekaliście na tego bossa. Ale chyba... Chyba za dobrze mi poszło. Okej. No co, rycerz Tygla? No hit? O kurde, on dwa razy to robi. No właśnie. Teraz zobaczę, co tu się wydarzyło. Ej, czemu Estus mi nie zadziałał? Dwa razy to robiłem. O Jezu, boję się po waszych reakcjach, co tu się stało. Nie widzę tego teraz. Ej, serio, boję się, nie? Tylko 400 osób prawie na Twitchu. To już jest po prostu szok, a to co się dzisiaj na tym dzieje, streamie dzieje. To wszystko utrwalone jeszcze, na zawsze zostające na YouTubie, nie? Okej. Nie przełączyłem kosy. Okej. Szybko, on tu przecież... Oczywiście, że przyciąga wszystko, jak to w Eldenie bywa. A ja się boję, nie? Widzę czat. Kątem oka oczywiście spoglądając. I ja się boję, co za chwilę zobaczę, nie? Po tej walce. Ja się boję, że to jest Patrykowski. To jest on, prawda? Ja pierdzielę. Uwaga. Chciałem, żeby to wyszło jeszcze raz na streamie. Jezus Maria, Toruniusz. To jest rekord wszechczasów! 1600 zł w jednym donacie. Ej, nie, ja po prostu... Mam tak zimne ręce już. Ej, jak ja mam się odwdzięczyć za coś takiego, bo ja tak serio nie wiem, nie? Tak normalnie po ludzku gadając. Jak? Jak? Co ja mam zrobić? W sensie pustym środku.
Co jest? Ja wiem, nie rób przerwy ze streamami. Ja pierdzielę. Nie, no po prostu... Ja nie wytrzymam, nie? To jest pierwsza godzina streama, słuchajcie. Dobra, mamy... mamy miecz. Torunius, ty jesteś totalnie... Nie, co Torunius, Patrykowski, Mesmer, no, czy Joker. No kurde, wy jesteście chorzy, nie? Jacyś. To jest, słuchajcie, miecz, którym będziemy grać w DLC. To jest był ten docelowy miecz. Jeszcze wielki miecz w sumie jest, bo można by ewentualnie pod dwa nawet grać, ale wydaje mi się, że przy tym mieczu ruin zostaniemy. Więc jak będę miał materiały, to będę również jego ulepszał, jak najbardziej. Stanowisko zajęte. Chyba już nie! Co jest? Ktoś nowy jeszcze wjechał! Co jest? Glordex! Rekord jest mój! Kogo rekord słucham? Przecież, że mój! Co się stało? Co jest? Co jest? Nie zawał dostanę, nie? Co? Co to co tu się stało? To już nie jest trójca. To już nawet podium nie ma dla wszystkich. Szybki poradnik, jak zrobić 6K w godzinę. No, minus podatek i prowizja to jest poradnik, tak, ale można by tak zrobić jak najbardziej. Poradnik, krok pierwszy, miej najbardziej zwariowanych i po prostu najbardziej rywalizujących ze sobą i najbardziej wspierających widzów na świecie chyba. Bo kurde, no ja nie widziałem czegoś takiego, nie? Na polskim streamie, pewnie, na pewno były takie sytuacje, to niejednokrotnie, ale ja na żywo w sensie nie przeżyłem czegoś takiego nigdzie. Ja pierdzielę. I oddanych, nie? Po tylu latach, żeście wrócili w takiej ilości jeszcze po tych streamów moich, po takiej przerwie. Ustaw cel na komputer. Wiesz co, ja nawet... Nie, przeszło mi przez myśl, bo czytam na Twitchu to, ale nie chcę tego robić, bo ja nie wiem, ile ten komputer będzie kosztował, bo nawet nie podliczałem takich rzeczy. Wiem, że no mamy na kartę graficzną już dawno. Tak naprawdę. DLC 21 czerwca będzie. Ej, ja będę miał takie PTSD, jak będę słyszeć ten dźwięk, to będę się budzić w środku nocy, po prostu, nie? Mesmer, dzięki wielkie znowu za spacie. Rekord jest mój. Kogo rekord słucham? Przecież jest mój. A, przecież mój, to zła nazwa była, to Mesmer. A, dobra! Czyli nie Glordex, a Mesmer to było to poprzednie. Te 2000, to jest Mesmer, nie nowa osoba. Okej, czyli mamy podium. Wracamy do tego info. Jakiego kompa chciałeś? CPU, karta. Wiesz co? Nie mam nic więcej poza kartą i poza CPU, jak tak początkowo patrzyłem. Tylko to miał być w ogóle plan na koniec roku, może nawet na początek przyszłego, nie? Czy ja mam to zapisane tutaj teraz pytanie? Mam... Teraz... Bo to była karta 4080 Super. I procesor AMD... Ryzen 9 7950X3D. To jest w ogóle topka, więc powiem szczerze, to już jest cel praktycznie. Prawie ogarnięty. Ryżen. Tak. Jak się zaleje, to może być w ryżu. Jak będą katakumby K-Elite. No, niestety tutaj ja już teraz mam w miarę dobry komputer. To nie jest tak, bo to jest 3070 Ti. Procesor trochę nie domaga. Ostatnio kupowałem, znaczy ostatnio, parę miesięcy temu, ale no, jak na kompa budowanie, no to jest w miarę świeże, wiadomo. Bo jednak kompa się nie upgrade'uje co chwilę. To RAM dokładałem, bo był problem już.
z tym komputerem. Taki, że no, RAM brakowało, bo było 16 giga, a montując filmy, czy streamując, zwłaszcza teraz, jak to jest w dwóch miejscach, no to wiadomo, ten RAM już się przydaje. Wcześniej nie streamowałem w dwóch miejscach, ale generalnie przy nagrywaniu w 4K, przy bardziej wymagających nowych grach to był problem. Jak ktoś chce się przekonać, jaki to był problem, to zobaczcie sobie moje materiały z gry Immortals of Aveum. I tam grałem na średnich, potem nawet na niskich detalach i tam spadało gdzieś do 20 klatek w grze. Czasami nawet 15, czyli to było jak w Dark Souls na PS3, nie? To były taka płynność. Siwy tydzień. Nie ma, że głupio, ale naprawdę spoko. Ty jesteś subem, nie? Już to robię, Zieluk, w sumie. Słuchajcie, tutaj zapraszam do koopa, jakby co, nie? To są te katakumby. Mówiłem, że tutaj przejdziemy na koopa, więc katakumby K-Lead. Już podaję hasło do wspólnej gry w sekcji gra wielosobowa, jak wejdziecie. Na prawej stronie są oczywiście dusze i będzie tam opcja zagrania. Teraz będziesz mógł zrobić filmik na YouTube, a pan 10-minutowy wystąpił tutaj to dzisiaj. Tak, z samych reakcji po prostu na to, nie? Gdzie ja już przy pierwszej byłem po prostu rozwalony. Potem zostałem dobity. I każda kolejna też była taka, że ja się respiłem po prostu, nie? Add editor. Okej. Okay. Ugo. Ugodałem się edytora jak coś. Nie wiem, czy tam wiesz, co trzeba z tym zrobić, czy coś. Przepraszam, może nie widziałem akurat tego. A tu Zielux pisał, nie wiem, czy to było z tobą uzgodnione, czy miałem ci dać po prostu edytora, bo Zielux tak założył. Nie wiem, jak to było. Każdy donate się liczy. Tak, dokładnie to, również. To... Każdy donate, każdy like pod tym streamem, nie? Generalnie pod filmami, każda subskrypcja, no wszystko to jest, wiecie, składowa po prostu, nie? Całości. Ja pierniczę. To co, lecimy po 10K? Patrykowski, Jezus Maria, co? Co? Ja naprawdę, normalnie bym powiedział, że... Dawaj, co ty, na pierwsze miejsce musisz skoczyć, nie? Ale ja się czuję tak po prostu zszokowany już, że nie będę nawet podkręcać tutaj, nie? Naprawdę. To jest kilkukrotnie, to już jest przekroczenie wszelkich jakby spodziewanych realnych scenariuszy. To jest wersja PS5 Eldena, ale jak masz na PS4, to też zagrasz. Także tak zadziała. Nie udało się przyzwać. Oho! Czyli jeszcze będzie opcja, słuchajcie. Mam na PS5, ale znak się nie pojawia. Ciekawe, co zepsułem. Powinno... O kurde. Jest! Jeszcze kolejna osoba, kreator! Jezus Maria. Co jest dzisiaj na tym streamie? Dołożę na komputer dla ciebie, kolego. Pozdrawiam i zapisuję się na liście dokładających. Ej, ja po prostu... Nie wiem. Ej, nie, ja muszę, słuchajcie, do was, nie, do tej czwórki totalnych gigaczadów, wariatów dzisiaj na tym streamie. Ja się muszę jakoś odezwać, nie? I chociaż coś symbolicznie musimy ogarnąć po prostu, nie? Bo to jest nienormalne. Ja pierdzielę, no to mamy czwórkę. Fantastyczna czwórka. Kto pamięta? Jest nieprawdopodobne.
Jak gram na PC, to też mogę dołączyć. Nie, mister, niestety nie ma crossplaya w Elden Ringu, wiesz? Bardzo nad tym ubolewam. Fajnie by było, nie? Jeszcze większa pula osób do wspólnej gry by była, ale niestety nie ma. No musiałem jakąś platformę wybrać, wybrałem akurat konsolę. Miałem okazję grać w Elden Ring na początku na PC-cie, ale tam był problem z optymalizacją, no i się przerzuciliśmy na konsolę, no i tak już, wiesz, potoczyło się, że tutaj te postaci zacząłem robić, bo w sumie też mi trochę wygodniej było. Między innymi dlatego, że właśnie grając tutaj na konsoli, nie było problemu ze spadkami FPS-ów, co miałem na miejscu, znaczy co miałem grając na PC-cie, nie? Po prostu. Prezentacja PC-ta poproszę na streamie, tak poza tym to ile ten zestaw będzie kosztował. Wiesz co, Torunius, to jak najbardziej, nie? Ja tutaj... Ja pierdzielę! Co jest, kurde? Wjechał mistrz. No to jest rekord. To jest rekord! Patrykowski! 2,5 tysiąca w jednym donate'cie? 10 tysięcy jest na jednym streamie. Co jest, kuźwa? Ej! Nie, to nie jest normalne, słuchajcie, nie? To nie jest normalne. Ja nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Ej, powiem wam coś. Powiem wam coś. Ja przez najlepszy rok, co było przed, co był okres covidowy 2020, to miałem przez rok. No, z 7 tysięcy z Twitcha przez rok. Kuźwa, inwazja. Zmień monitor. A, właśnie, Torunius. Tak, słuchaj, oczywiście tutaj, żeby nie było, powiem jeszcze raz to, nie? Bo to jest serio, poważna sprawa. Jeżeli chodzi o peceta, to będzie wymieniany. Nie wiem do końca jeszcze, jakie wszystkie podzespoły będą, bo mówię, ja planowałem początkowo, że tak, wiesz, no, jest plan wstępnie, może pod koniec roku, mówię, może jesienią, może na początku przyszłego, jak te nowa seria NVD wyjdzie, tam te 5000, nie, już te karty. Ale generalnie, no mówię, przymierzałem się do tego, żeby to było 4080 super, żeby RAM jeszcze dołożyć, żeby dysk zmienić na taki, który już by nie ograniczał jakby, no, nagrań i archiwizowania tego wszystkiego. Bo jednak niestety te wymogi przy okazji streamowania, no, są znacznie większe niż przy samej zwykłej grze. Więc jak to wszystko będzie jakby już zebrane do kupy, to wam to pokażę nawet na live'ie, po prostu. I sobie to jakoś tak nawet skonsultujemy, myślę. Ja też poradzę się znajomego, który bardzo się tam jakby zna na tych kwestiach, więc wam pokażę, może ewentualnie ktoś coś też doradzi. I najwyżej coś tam się pomyśli, pozmienia, no i jak zamówię i to wszystko dojedzie, to pokażę wam, nie? Że to jest, że to nie jest tak, że ja sobie powiedziałem, że na kompa, a potem sobie pojechałem na wakacje za to, nie? Żeby nie było. A tu kwiatek był, ja wiem, że tam jest inwazja, ja sobie z kwiatkami walczę. Ale czemu nie? Szkoda, ta zgnilizna nie jest mi straszna, bo mam oczyszczenie. Super, cieszę się, że mogłem pomóc. Ja również. A, słuchaj, naprawdę, ja również, to również naprawdę jestem w totalnym szoku. Co się dzisiaj stało? Od każdego z was, ja
tutaj, no, mówię, no w życiu nie widziałem przecież takiego, co się na tym streamie stało, nie? To przeszło do historii, to zostało utrwalone, to będzie zapisane na YouTubie, więc to jest coś, do czego na pewno będę wracał i te słowa, które teraz wypowiadam, że to będzie pokazane i tak dalej, no to też jest zapisane, nie? Więc to nie przepadnie. Ale gdyby ktoś przeoczył streama, na którym będę pokazywał tego kompa, to ja też wrzucę na pewno na Instagram post, po prostu, w którym pokażę to wszystko. Nawet wam pokażę jedno zdjęcie, które z przeszłości jest. Jak robiliśmy upgrade kompa, tak ostatnio. To też tam była taka fotka. Tak, tutaj zobaczcie, była taka fotka, nie? To takie coś po prostu dodam też, żebyście jasno wszystko widzieli, że jest transparentnie z pudełkiem i tak dalej, żeby nie było mówień, niedomówień później. I już idziemy. Dzięki Jarek, naprawdę. Ale mówię, no na pewno to będzie, no po prostu na... Aha, tu jest przejście? O kurde. Ej, zapomniałem, że tak wrednie tutaj to było zrobione. Słuchajcie, naprawdę, tak już mówiąc serio, od serca, trochę po uspokojeniu się, to chciałbym wam powiedzieć, nie, że serio, to jest niesamowite po prostu uczucie, coś, czego bym nigdy w życiu nawet nie oczekiwał, ale nie spodziewał się nawet. Nie, że nie doceniam was, że tam po was to bym się nawet 5 zł nie spodziewał, nie w tym sensie, w sensie, że to jest po prostu taka kwota wsparcia, że to jest totalnie coś kosmicznego, absurdalnego i co nie jest czymś, co się zdarza jakoś normalnie u nawet największych streamerów na świecie, szczerze, nie? W sensie, żeby takie kwoty tutaj latały, jak na tym streamie w ciągu godziny, to jest naprawdę takie wydarzenie, że każdy streamer na całym świecie byłby w szoku, nie? Na początku i to jest mega taka świadomość, że można też liczyć na wasze wsparcie, nie? Tak jak też mam nadzieję, że macie poczucie, że możecie na mnie liczyć, tak ja też mam w drugą stronę i to jest po prostu genialne. Naprawdę wielkie dziękuję, wielkie dzięki za to i jeszcze pewnie będę wiele razy dziękował. Staram się uspokoić z tą myślą po prostu. Dam znać też na streamie, no posta z tego nie będę robić, posta zrobię jak tam mówię, z kompem już temat będzie załatwiony, ale dam wam znać na streamie tak luźno jak... uda mi się po prostu już zebrać tego kompa, w sensie podzespoły skonsultować i jakąś propozycję przedstawić i wam pokażę, jak to wygląda. Ej, czy to było na 2 hity? Naprawdę? Przecież w koopie ci postowie są osłabieni. Guys, ale to miał być 100 zł, a nie 10 tysięcy macerami. Ktoś po... Ten, jak to było, wpisałem do Excela. A dobra, zostaw już. Jak Mesmer wiedzie 3K, to się poddaje serio. Ja pierdziele. Nie, no bo suma summarum, to ty, Patrykowski, to dzisiaj totalnie wjechałeś na kosmicznym levelu, nie? Szczegóły. Patrykowski tutaj Mesmera jeszcze próbuje podkręcić do zawalczenia o top 1. Ja myślę, że słuchajcie, a propos walki, to zawalczymy sobie z nocnym bossem od razu. Co wy na to? To myślę, że będzie spoko opcja, jeżeli tutaj by się tak stało. Manafaj chce zostać twoim znajomym. Manafaj. Coś mi to mówi. Ja żartuję. Nie, anulowałem to. Zaakceptuję po streamie. Bo musiał teraz w listę znajomych wejść, a nie wiem, czy tam ktoś nie ma jakiegoś niku, żebym bana jeszcze nie dostał tutaj na Twitchu. Bo skoro na Twitchu potrafią być bany czasami za nick, no to wiecie, trochę riski, żebym
pokazywał listę kilkudziesięciu ników, nie? No dobra, nockę mamy. Tylko pytanie, czy na tym bossie możemy koopa zrobić. Sprawdźmy to. Nie próbowałem. Fanbase, masz mocne demo. Tak, to jest turbo kosmiczna rzecz, serio. No, w życiu bym się nie spodziewał, nie? Że tak będzie. To jest rekord, to jest Arek rekord. Rekord wszechczasów, to co jest nad streamem dzisiaj. Skromny fanbase, ale z pierdolnięciem, tak. Ja sobie sztuki pominę lewą kostek, nic uderzenie. Jakoś tak, Jezu, zapomniałem przez to wszystko, Dzielux. Dzięki za info. Wiesz co, ja sobie to aż skopiuję. Sobie zapiszę tutaj na popałcie takim, o, cyk. A kiedy Dark Souls 2? Jutro. A, kolejny odcinek. Wiesz co, nie zdążyłem go dzisiaj przesłać, więc generalnie będzie przesłany po streamie, więc myślę, że no on będzie po prostu raczej koło tej godziny takiej dość późnej, nie? Czyli pierwsza w nocy, coś takiego dzisiaj. Ale jak ktoś, to jutro rano będzie czekał na ciebie na pewno. Chyba, że dojdzie do takiej sytuacji, że po prostu dzisiaj robisz nockę czy coś po tych emocjach, to będzie dzisiaj jeszcze opcja. Cześć Lambert, witam serdecznie ponownie na kolejnym streamie tak naprawdę. Ale to podstawowa Dark Souls 2, nie z Color. Tak, podstawowa wersja 1.0 na PS3. Na tym tutaj o Playu, trójce legendarnym. Znaczy legendarnym, na Playu niestety kupionym, innym. A właśnie, Kawu, wiesz co, widziałem te wiadomości, tylko że powiem ci, że zaproszenie się do znajomych i dodanie się do znajomych nie ma totalnie żadnego znaczenia dla koopa. W przypadku Manafaya. Mogę za chwilę zaakceptować, nie? Ale to... ja nie mam tych osób, które tutaj są w grze, nie mam na liście znajomych. Tutaj to nie ma serio totalnie żadnego znaczenia. Chcę zostać twoim znajomym, akceptuj. Dobra, jesteście znajomymi. Manafaj może potwierdzić, że tak jest. A sobie w ogóle zrestartuję szybko źródło i chodźmy na nocnego bossa, słuchajcie. Tylko zróbmy jeszcze tak. Dobra, gdzie to jest? Oho! Idzie. O nie, no błagam, przeze mnie się to zakończy tak szybko. Okej. Ale tutaj zobaczcie, mamy w zasadzie ten sam skład, co przed chwilą. I zobaczcie, o ile mniejsze obrażenia wchodzą, nie? W tego bossa. Co to było za atak? W kogo to było? W porównaniu do tego, co było wcześniej. Wow! Wytrącony! Ja się nie spodziewałem. O kurde. No tak, na dwa hity jestem. Prawie na hita, nie? Dobra, powtórzymy to. A z subem, wiesz co, jest problem, bo nie widzę wiadomości odnośnie tego. Aha, czekaj, a propos tego, co Miro napisał, to było 40 wiadomości wyżej. Miro napisał, to może trzeba przemyśleć delikatnie zmniejszenie wiadomości suba na ekranie i dać do rogu ekranu. Wiesz co, można by to zrobić, bo to jego miejsce w sumie jest od początku niezmienione. Czyli jeśli chodzi o rozmiar, zależało mi, żeby ten alert subowy był czytelny na telefonie w sumie. Też, gdzie tam ten ekran jest jednak dużo mniejszy. W sumie może jakby go tak lekko zredukować. Myślę, że to byłoby do ogarnięcia. Dobra, ale to już nie teraz, to myślę, że na tyle rzadki event, że sobie spokojnie to przemodeluję już offline, żeby znowu nie zamulać, bo dzisiaj akurat mamy trochę ogon, ale fajna uwaga w sumie.
Mam to jakby, jeżeli chodzi o akurat scenę z tym subem, alert, to on jest niezmieniony od, o Jezu, wielu lat i w sumie przy takiej serii, jak jest kilka subów naraz, to faktycznie to może być problem podczas gry, zwłaszcza jak jesteśmy na jakimś bossie czy coś. I nikt na to nigdy uwagi nie zwracał, więc serio doceniam info i feedback, bo muszę sobie też zobaczyć w powtórce, jak to wygląda, nie? Jak to tam zasłania kluczowych jakby scen w grze. Dobra, w ogóle zapomniałem, że musimy jeszcze przecież z tego skorzystać, bo inaczej nie będę widział znaków. Tu jest ktoś nowy, to ty, Miro? Znaczy, Malafaj? O Mirze gadamy. Poziom chyba 80 już? Tak, 84 nawet, o kurde. A tu był jeden znak na drugim jeszcze. Jest Tolog, który jest jako malenia cały czas i jeszcze... Dobra, zaczekamy tylko, czy uda się przywołać nową osobę. Manafaj, a słuchaj, jesteś w grze teraz, nie? Bo bym ci pokazał jeszcze raz te statystyki dosłownie. Jak to tutaj wygląda. Nie, to jest, Arek, to jest niestety akurat na PS5, więc tylko wersja PS4 i PS5 mogą zagrać. Nie ma niestety tutaj wspólnego trybu multi dla różnych platform, co jest dużym problemem. Tak, to jest Jerzyk tutaj, Jerz Pigmeński na kubku. To by było w prezencie. Powiem więcej. To jest Jerz, który... Po niemiecku mówi. Jak się masz? Wiesz co, bo te emotki dodawałem w 7TV wczoraj wieczorem i stwierdziłem, że zostawię to na później, a żeby przejrzeć je wszystkie. Będę też to ogarniał. O, 3D. To log i kto jeszcze? No dobra. Weźmiemy teraz to loga jeszcze. Jakoś się zmieniało. Chodzi mi, czy kupujesz... A, tak, no, kompa, tak, jak najbardziej. Tak jak mówię, wiesz, będziemy ogarniać to w najbliższym czasie, bo mówię, skonsultuję, jakie pozostałe podzespoły byłyby najlepsze, bo mówię, no, mam jakby kartę na oku, do tego procesor mam też wybrany, ale chciałbym, no, resztę jeszcze dopasować. Nie wiem, na przykład jaką... Okej. Nie wiem, jaką na przykład tam, wiesz, płytę główną, nie? Do tego by dobrać, czy obudowa musi być zmieniona, czy może być ta, co jest. Fajnie, jakby mogła być ta, bo wiadomo, zawsze na tym można przeoszczędzić, a można by wydać na dysk na przykład, na większy, nie? Pokażę to ustawienie jeszcze raz na szybko. Tak, właśnie, jak już widzę, że jesteś, to tak ci pokażę. Właśnie dlatego nawet czekałem. To tak, gra wieloosobowa, hasło do gry wieloosobowej oraz hasło grupowe dajemy na duszę. Capslockiem, bez żadnych spacji ani nic takiego, to warto sobie zobaczyć, czy tak jest. Dalej mamy w systemie ustawienia sieciowe, brak matchmakingu, wyślij znak przyzwania, wyłącz, chociaż nie wiem, czy to powinno być wyłączone, jak wy chcecie grać. Nie wiem, zablokuj swój znak przyzwania w światach z przeciwnikami. Okej. No graj online, no. I zaakceptować trzeba umowę o korzystaniu z danych. Może o to chodzi, Manafaj. Bo to w menu gry, przy pierwszym uruchomieniu gry powinieneś zaakceptować. A może kółko dałeś, czy coś tam. A może o to chodzi. A hasło to dusze. To też pokazywałem przed chwilką, nie? Tutaj z prawej strony są nade mną. Dusze. Caps lockiem. To jest i do grupy, i do koopa. Więc to jest mega fajna sprawa. No, ale czy ma? No, pisał Manafaj wcześniej, że ma, nie? No mówię, teraz i tak się nie przekonamy, czy to ci zadziała, bo mamy dwie osoby, więc możemy wejść do gry i zobaczyć za chwilę w kolejnej miejscówce, albo przy kolejnym podejściu do tego bossa. Dobra, ja wiecie co, zrobię tak, bo chciałbym te runy podnieść, żeby nie było sytuacji, że stracimy 20 tysięcy, no bo to jest, kurczę, no, połowa do poziomu, ponad.
będąc na dwa hity. A właśnie zagrać wypadałoby jednak dość, o kurde, rozsądnie, defensywnie. Straciliśmy jednego niestety. Może dałoby radę uzupełnić. Jezu, bo blisko, widzieliście? Może damy radę zapasy uzupełnić. Co, jakieś posiłki przyjdą? Nie, nie da rady już, okej. No chyba się nie udało rozłączyć w pełni. Ze szkarłatą zgnilizną. No, to jest dobra próba. Dobry pomysł. W ogóle raz ty, raz ja. O, jest, słuchajcie. Też... Nuba? To może zrobić dobry damage. Jezu, 14 tysięcy. Aha, dobra, bo to jest damage nagromadzony przecież, no bo to szkarłatan z gnizna cały czas bije. Ale za daleko, co? No, przesadziłem trochę. Chociaż... Czy ja wiem? No, teraz oberwą. Okej, myślałem, że będzie jeszcze rzut w moją stronę, ale wycofał się z tego pomysłu, który ewidentnie musiał mieć. Jest! Mamy to! Ja wiem, że w koopie, ale to jest naprawdę mega mocny boss, więc bardzo cieszę się, że udało się go tutaj zgładzić. 37,5 tysiąca, no to kurde, level mamy. Prawie co takiego jednego nocnego bossa, który jest bardzo łatwy do pominięcia, więc jak widać, warto go ogarnąć. Nice. Taktycznie z uzupełnieniem jeszcze tutaj naszego stanu, naszej armii powiedzmy, naszej grupy, ale udało się. Zachowawczo, taktycznie i na szczęście do przodu. A teraz tak, 35 punktów wiary, pamiętam, że chciałem dobić, no i niestety nic więcej nie zrobimy. 43 tysiące, słuchajcie, na kolejny level, no to jest już naprawdę... pokaźny poziom. Dobra, to możemy sobie zdjąć, bo to jest kolejne miejsce, które udało mi się sprawdzić. Nie pamiętam, o co mi chodziło w tym miejscu, więc tam będę musiał podjechać. Jako czachę tam zostawiłem, to tam jednak coś chyba, kurczę, jest jeszcze do sprawdzenia. Wieża, no boska wieża, wiecie co, teoretycznie dalibyśmy radę to wymęczyć w ramach koopa, ale myślę, że też nie do końca o to chodzi i tam mamy... Wiecie, tego chudego Godskina, gościa tam, bossa boskiej skóry, więc zostawimy go w spokoju, myślę, znaczy na razie, chciałbym tam sobie z nim akurat się solo zmierzyć, bo on jest bardzo wymagający, to jest też jeden z mocniejszych bossów w ogóle w Kaelid i możemy spróbować swojego szczęścia w tych pieczarach, w smoczych kurhanach, a potem przejdziemy sobie jeszcze tam do tych... katakumb poległych, które są na północ od Radana. To jest w ogóle na dole, nie? U Radana jakby co. Jakby ktoś tego nie miał odkrytego, to idźcie do Radana, jedziemy na północ po prostu i tutaj w kierunku wieży, jak się będziecie kierować, to znajdziecie te katakumby. Dobra, chodźmy do pieczary. Tak mówię, bo może ktoś nie wie po prostu, a to też jest dość bardzo, znaczy bardzo nieoczywiste miejsce, że na arenie walki z bossem jest lokacja poboczna. To jest mega rzadka sytuacja. Chyba nawet niepowtarzalna w całej grze. Tak mi się wydaje. No na pewno u żadnego posiadacza odłamka nie ma sytuacji, żeby na arenie z nim była lokacja poboczna, nie? Upchana. To jest serio. Dawajcie czarną klingę. Możemy zrobić w sumie po tym miejscu. Możemy zrobić. Tamtego gościa boskiej skóry sobie zabije solo, a to możemy razem zabić. To będzie śmieszne, bo będzie tam bardzo ciężko. Rykard? Znaczy w miejscu walki z Rykardem nie ma chyba niczego innego takiego. Nie ma innego... Znaczy nie ma miejsca pobocznego chyba. Poland, dzięki wielkie za dzisiaj. Fajnie było zobaczyć epicką wojnę na donate. Potwierdzam, ale to trzeba dziękować oczywiście wszystkim dzisiejszym donatorom. Ojejku. Patrykowskiemu. Mesmerowi. Czy też Jokerowi. Arkowi. Kreatorowi. Ale też i... No... Ej, ale... Czemu mi to przeskoczyło? Okej. Okay. Czat mi przeskoczył. Też i oczywiście rekordziście, jakim był Torunius i też zajmuje tutaj no po prostu tutaj gigantyczne miejsce, znaczy bardzo wysokie miejsce ze swoim gigantycznym wsparciem, ale i wszystkim, którzy no dzisiaj tutaj wbili na stream, ale jeszcze no, pamiętajcie, Arek też na czacie, na YouTubie mocno szalał.
Chodzi mi o demo, które będzie za dwa... Tak. Dark Souls Arch Thrones. Będę ogrywać. Mam nadzieję, że uda mi się na premierę wypuścić odcinek. Taki jest plan. I jeżeli chodzi o Arch Thrones, to generalnie jest tak, że na pewno będzie z tego cała seria i to z wersji demonstracyjnej i jak modyfikacja wyjdzie cała, mam nadzieję, że wyjdzie, ale na pewno będziemy to ogrywać. Gdzie jest ta pieczara? To jest, już mówię, tutaj przy drzewie, tym drugim, jak na północy masz. Także na pewno ogramy sobie całe demko. I powiem więcej, jak mówimy o Dark Souls Arch Thrones, ja pewnie już kojarzycie, bo o tym mówiłem, nawet w specjalnym filmie, gdzie był wywiad z jednym z twórców, ale jestem w kontakcie z twórcami, bo tam jest nie jeden, a aż dwóch, przynajmniej o dwóch Polakach wiem, że dwóch Polaków jest w ekipie, która tworzy tego moda i mogę wam zdradzić takie rzeczy, słuchajcie, które dostałem i zapytałem, czy mogę o tym mówić, czy jest wszystko okej, więc wam powiem. Więc każdy, tam jest kilka tronów, które widać w trailerze i każdy z tych tronów to jest odrębna zupełnie lokacja, do której będziemy wchodzić trochę na kształt Demon's Souls i tam będzie w taki sposób, że każdy z tych tronów to jest zupełnie inny poziom trudności w zależności od tego, znaczy pod względem tego, jakby poziomy trudności, ile przeciwnicy będą mieli HP, jak dużo będą zadawali obrażeń i generalnie będziemy mogli to już całkiem fajnie doświadczyć też w tym demku, w którym to będziemy, tak jak to słyszeliśmy ostatnio, też na streamie mieliśmy okazję poczytać, będziemy mieli okazję zawalczyć z paroma bossami w kilku tych światach, więc będzie to, myślę, mega ciekawe, bo da nam fajny pogląd na to, jak będzie ta modyfikacja po prostu wyglądała, nie? Będziemy w stanie ocenić różnorodność dzięki tym różnym światom, jakie liźniemy, również i bossów, jak te walki się tam po prostu sprawdzają. Także mega jaram się tą informacją. Paul Christopher. A, dobra, czterech Polaków jest, to nie wiedziałem, jak potwierdzone info. To dziękuję, mówię, no ja nie mam jak tego zweryfikować na razie. Cześć, Krato, trzymaj się, naprawdę, słuchaj, mega wielkie dzięki za wsparcie. Powodzenia w pracy życzę i do usłyszenia. Jak coś, to zapraszam też do sprawdzenia oczywiście sobie zapisu z dzisiejszego streama. Będzie co nadrabiać na pewno. Dobra. Oby tylko tendencji nie przenieśli do moda. To jest jedna z najbardziej... O, jelota nie było dzisiaj. To jest jedna z najbardziej takich niezrozumiałych mechanik, nie? Z Demon's Souls. Dobra, weźmy sobie tak. I... Tu jest tak. Tolok albo tu, nieba, zobaczmy. Nakręcę się i zobaczymy, gdzie się... W którą stronę zatrzymam. Nie patrzę. Okej, po środku jestem. Dobra, nie będzie. Demo w nazwie jest trochę mylące, bo samo demo jest większe niż pełna wersja innych modów do tej gry. No to... Czekam na naprawdę mega ciekawe doświadczenia. Ja widzę tutaj, Paul, że ty jesteś chyba z tej ekipy, nie? Modowej, nie wiem, czy chcesz o tym gadać, ale... Ja zastanawiam się, o której godzinie będzie ten mod do ogrania, w sensie demko. Żeby wiedzieć, jak tam sobie, kurczę, przysiąść do tego tematu. Hejka, czy już coś wiadomo? Ktoś z was może widział? Może, nie wiem, że oficjalnie jest gdzieś tam info, gdzie będzie można to demo pobrać i o której godzinie. Dobra, moi drodzy, Jenot oraz Newba jest. Zobaczymy. Nie wiadomo dokładnie, nie wiem dokładnie. Okej, okay, a... Pewnie jutro, co? Będzie jakoś wiadome. Albo w piątek może dopiero. Bo to w sumie już pojutrze, kurde. Zleciało. Uwaga na złego misia. O Jezu, on tu jest! Faktycznie! On tu będzie! Run na 12 poziomie również? Jezu. Dajcie mi z nim zwalczyć. Dobra, ma tyle HP, że starczy dla nas wszystkich, nie? Niestety. Au. Dobra.
moja taktyka, żeby nie wyjść na tego, co ginie od razu. Czy mog już zrobiony? Nie, jeszcze nie. Do której dzisiaj? Do 21. Ciśniemy dzisiaj. Tak jak wczoraj. Z tego względu, że powiem szczerze, trochę mnie trzyma jednak. No, nie będę do kamery pokazywał na streamie, ale akurat przeziębienie trochę daje się we znaki. A chciałbym też się w miarę normalnie dzisiaj położyć, jako że jutro trzeba o 6 wstać. A jeszcze muszę przygotować materiał jeden. Więc tak to będzie. I postaram się, żeby jutro był ten stream. Nie wiem, czy się uda. Najwyżej też będzie taki, wiecie, 2-3 godziny, trochę krótszy. Ale na pewno będzie w piątek. Mówię, dość ponownie nietypowej godzinie, bo poranny będzie to live w piątek i chciałbym, żeby tam wtedy były takie bardziej poboczne rzeczy robione, czyli o godzinie 9 rano w piątek. A jutro też się postaram, żeby był. Jeżeli będzie, no to będzie o podobnej godzinie jak dzisiaj. Niech nastanie radość. Ej, ale to jest serio tyle? Tu nie było bossa żadnego? Niemożliwe. Nie, to była odnoga chyba jakaś tylko tego miejsca, co? W ogóle ile on daje. Nie róbcie tak! Podczas eksploracji nie używajcie takich rzeczy. To bez spania. Ej, jestem ciekaw, czy widać po mnie, że spałem dzisiaj 4 godziny? Bo powiem wam, że bałem się, że będę dzisiaj zamulał na tym streamie. Ale kawa już nie była potrzebna po tym, co się stało na tym live. Nie, no mówię, nie chcę narzekać, nie? Po prostu... Tak mnie gardło drapało w nocy, taki kaszel brutalny jakiś był. Nie, to emocje, nie? To emocje też dzisiaj. W dużym stopniu kawo. Nie dodałem popiołu na kosę właśnie, kurde. Nawet mam zapisane to tutaj obok, ale mam 10 okien. I cały czas widzę wiadomość od Ziluxa. Zrobię to zaraz. Po tym miejscu. Zanim pójdziemy na tego... przy... Malikecie. Dobra, zróbmy to. Kurde, bestie z farm Azula, nie? To jest... Kolejny mega leniwy boss, niestety. No ale tak to już jest, jak macie po prostu setkę ich w grze. W sumie ile razy było w Dark Souls 1, ile było demonów z Azylu. Ich reskinów. Ile w Sekiro było reskinów różnych. Niestety, no, tak to już jest, a już o asetach nie mówię. I nie mówię tego na zasadzie, że to nie jest nic złego, tylko bardziej na zasadzie, że to nie jest nic nowego w Eldenie akurat. Ale to, co jest najważniejsze w takich sytuacjach, moim zdaniem, to nie patrzenie na to, ilu jest po prostu takich bossów, jakby liczbowo, tylko bardziej, jakie są proporcje, nie? Ile z rodzajów bossów, bo to, że na przykład jakiś boss jako typ bossa w Eldenie się powtórzy, to no jestem jeszcze w stanie zrozumieć, bo nie musicie z nim jakby kolejny raz walczyć, o ile jest pobocznym bossem, ale jeżeli no macie powtórki i to są bossowie na przykład, nie wiem, niezbędni do pokonania, żeby ukończyć grę, no to wtedy jest trochę większy problem, nie? Daj sobie wtedy na prawą. Bo ten pokój jest bardzo dobry. W sensie za mnie kosymistami. Dobra, no tylko ja jeszcze będę musiał, wiesz co, zobaczyć. Będę musiał się zobaczyć jeszcze, jak tutaj wygląda kwestia możliwości dalszego ulepszenia i jednej, i drugiej kosy. Bo trochę już gramy, więc pewnie te kamienie tam też powpadały tak mimo gry normalnie. I liczę, że jakiś upgrade jeszcze tutaj wpadnie. Dzięki, Tolog. No jak widzisz, są siły na koopa i tak dalej, więc mam nadzieję, że będzie git. Dobra. Wzmocnij oręż. A, ani tego nie ulepszę, kurde.
Dobra, plus 6, a tu jest plus 14. Zaraz muszę... Okej. Sztuki płomienia. To się tak nazywa? Nie, bo to z siłą się skaluje. Nie wiem, czegoś takiego. A, płonące uderzenie. Płonące uderzenie. Ale z siłą to będę miał na skalowaniu. Ogień będzie co prawda, ale... Rozumiem, że o Ash of War bardziej chodzi. Zręczności na E zjedziemy. No można testowo zrobić, nie? Płonące uderzenie możesz dać na sztuki płomienia, to jak klikniesz. A, dobra! Okej, okay. Jesu. Dzięki. Dobra, sorry. Za mułę z mojej strony. No i fajnie, mi się od razu automatycznie zamieniły. Nie zamieniły nam się. Tak miało być. Odpalać PSI na Klingę? No pewnie, że tak, Potrykowski, dawaj! Serio? No to musimy iść teraz. Ej, właśnie, bo do Rogiera. Daję wam czas, słuchajcie. Lećcie jak coś tutaj, nie? Pod koopa. W to miejsce. Do Garanka, pod Sanktuarium Bestii. Z Rogierem pogadamy jeszcze. Ślad czarnego noża. Zeus. Hej, oddałby ktoś Scavenger's Curve Sword i jeden z medalionów z questa od Millicenty? Podbijam pytanie. Zeus pyta. Możesz dać znać, Zeus, jaka platforma jeszcze, nie? Czy to na konsoli, czy na PC-cie jesteś? To też może pomoże w ogarnięciu tego. Moi drodzy, tak do osób oglądających na YouTubie, jeżeli ktoś jeszcze tutaj nie zostawił lajka pod tym streamem, a ma ochotę wesprzeć zasięg tego live'a, to będę mega wdzięczny, jakbyście oczywiście mogli go zostawić, jeżeli wam się podoba strumyk. Z góry dziękuję. Dobra, to ja rozumiem, że do Mesmera mail jest aktualny z Patronite'a, więc będziemy się do Mesmera odzywać na pewno. Torunius. Torunius, jak do ciebie najlepiej uderzyć, powiedz mi? Mailowo, możesz mi, nie wiem, na wiadomości prywatnej na Twitchu napisać na przykład swojego maila, jeśli oczywiście chcesz. Tak, Mark, mam te komiksy Bloodborne'a. Świetnie są zrealizowane. W ogóle są w nim polskie grafiki, nie? Polskiego autora. Bardzo mi się to podoba, to wydanie. Czekajcie, tylko zobaczę sobie tutaj w ogóle. Nie, no od niego nic nie chcemy, tak bardziej questowo, tylko zagadałem. Do Fii możemy jeszcze tylko podejść, żeby też tam ten wątek mi nie umknął. W sumie to już nie. Duchów na razie nie poulepszam. O! O, dobra. Czyli to aż tutaj już jesteśmy. I zamieniłeś quest miejscami. Kurde, wiesz co? Zamieniłem. Tylko zamieniłem je dwa razy, bo za pierwszym razem wydawało mi się, że zrobiłem to nieprawidłowo. A jednak jest. Dobra, ja lecę, słuchajcie.
dwa razy, nie? Zrobiłem tego switcha. Szybką zamianę. Pierwszy raz widzę tak pozytywną opinię komisarza z Bloodborne'a. W sensie wyglądają super, ale te historie w nich są najwyżej przeciętne, no i nie mają takiej tajemniczości jak gra. Czarownik, wiesz co, ja bardziej patrzę pod kątem samych grafik, trochę patrzę na te komiksy trochę jak artbook, taki w pewnym sensie. Znaczy ta historia no na pewno nie jest na poziomie gry, nie? To jakby może faktycznie powinienem był powiedzieć od razu. Natomiast ja jestem z nich bardzo zadowolony i bardzo je polecam, żeby po prostu nawet poszerzyć swoją Bloodborne'ową kolekcję w jakimś sensie, jeżeli ktoś jest takim no, zapaleńcem jak ja, że soulsowym, że po prostu lubi mieć najróżniejsze rzeczy związane z soulsami, to uważam, że to jest wtedy spoko opcja, plus właśnie taka też kwestia, że te arty, ten styl, no jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o samo wykonanie tych ilustracji. No, pod tym względem serio. Bardzo, bardzo porządnie są wydane. MBX, słuchajcie, nie było tego gracza. Jest też Klaudia, proszę bardzo, ale zniknęło mi kilka znaków. Słuchajcie, nie przenoście tych znaków. Naprawdę, nie róbcie tego, bo potem jest właśnie taki problem. MBX-a chciałem przywołać i nie ma go teraz. Mystic jest. No to Mystic wlatuje, bo nie było ciebie tutaj. Kurde, jak ja żałuję, że tu nie ma jak w Dark Souls 3, nie? Że jest taka swoboda w zwiększaniu po prostu na przykład liczby osób na koopie. Ja wiem, że to wtedy byłoby dużo łatwiejsze na przykład i byłyby trochę problemy pewnie, żeby to zbalansować, ale byłoby to super, kurczę, no, gdyby tak to działało, nie? L2 i R2. Dodatkowe ataki, on buffuje broń. O kurde, co ty gadasz? Serio? W dwóch miejscach tak to będzie działało? Aha! Ej, mega! Czyli mogę sobie to... Nie, tutaj już nie zrobię. Tu jest atak ofensywny. Dobra, i to zostaje po staremu. Ha. Ej, Patrykowski, jaki jest ten? I która postać była twoja? Nie... Mystic, dobra. Dobra. A, muzyczka. Nie wiem czemu. Myślałem, że ty byłeś jako Klaudia, a Klaudia. A Mysticiem jest Miro. Nie wiem czemu. Jakby zamieniłem was tutaj, nie? Ale to pewnie dlatego, że po prostu bardzo często was tutaj widzę. Tak, wiem. Wiem, Miro, nie? Jak już zobaczyłem po prostu postać, jak już się jej przyjrzałem, jak już mnie trzasnąłeś. To już od razu skojarzyłem, że nie, no to jesteś ty po prostu, nie? Już pamiętam, jak tam się ganialiśmy ostatnio. Ale fajne, że ten buff jest jednocześnie bardzo już ofensywnym atakiem. Znaczy, jest ofensywny po prostu, nie? Kurde, ale nie wiem, czy ogień akurat na tego bossa jest dobrym wyborem. On się zdaje być bardzo odporny na to. Nie wiem, czy te święte obrażenia nie byłyby lepszym wyborem, co miałem do tej pory. Ale ogólnie pewnie w całej grze to będzie spoko opcja. No bo ogólnie też samo to skalowanie robi mega różnicę, nie? W obrażeniach. Tutaj nawet nie próbuję z jakąś szkarłatną zgnilizną, bo obstawiam, że byłoby bardzo ciężko to osiągnąć. Ej, myślałem, że go wytrąciłem z równowagi. Tak się zachwiał trochę, nie? Głowa mu się tak na złoto zaświeciła. To chyba było wytrącenie z równowagi, tyle że on nie ma tej mechaniki zaimplementowanej, że można po prostu sobie swobodnie do niego podbiec i go przebić. Podobnie jak ptaki w Kaelid też nie mają. Niby tracą równowagę. O kurde. Patrykowskiego zabijasz? Noju. Tam Miro nawet oberwał od bossa. Ej, ja mogę tutaj przyzwać kogoś jeszcze, słuchajcie. Jak mi zrobił, no on odpalił tą największą swoją serię, nie? Też już było gorąco u mnie. Jakiś totalnie porąbany. O, właśnie!
już wpada w taki szał. O kurde, o kurde. Dobra, nie mam pojęcia czemu. Aha! Dwa razy się nie wyleczyłem, temu się nie wyleczyłem, dlatego się nie wyleczyłem, bo miałem ostatnią butelkę. A ja stoję jak ten łoś i czekam na tego heala, że będzie full HP, zamiast zrolować, a tu już się butle skończyły po prostu, nie? Aj, ale dobra, jak na pierwsze podejście, myślę, że było ok. Spróbujmy raz jeszcze. Siemanko Pogolski, dzień dobry. Darmowe runy, o kurde, ile dostałeś w ogóle, Miro? Pochwal się. Ile tutaj wleciało run za to? Dobra, to gdyż dzisiaj był. Zobaczmy, czy będzie ktoś, kogo totalnie nie było. No, MBX-a w sumie też mieliśmy. No dobra, już każdy tutaj był, tak naprawdę, można powiedzieć. Co to robię? Dobra, Tolok będziesz następny i Miro jak coś, dobra? Tak od razu mówię. No, mimo, że już byliście, to żeby jakaś ta rotacja jednak była, nie? Żeby tutaj było zawsze do pogrania po każdej, powiedzmy, stronie. Ej, to jak się przywołujemy, to ja do Garanka podejdę jeszcze i porozmawiam z nim, chociaż on już za bardzo rozmowny nie będzie, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze jakieś morowe korzenie mogę mieć. A nie, nie mam. Okej. Level 87? 6? Coś takiego. 87. Siemanko Bogolski, dzień dobry. A, tu się nie dziwię, że zgony się zdarzają. Dobra, wiecie co? Najpierw podejdę tak bokiem. Nie, żebym się jakoś chciał specjalnie czaić na tego bossa. Ale bardziej chodziło mi o odzyskanie run. O kurde, krzępic! Co jest grane? To źle wygląda. Perfekcjonizm, dzięki krzępic za wsparcie. O kurde, witam ponownie na streamie, bo chyba nie było cię później już, co? Po początku. Albo może po prostu nie pisałeś za dużo? Dzięki wielkie. Ja pierdzielę. Dobra, weźmy trochę bardziej defensywne podejście. Zaaplikujmy. Ej, boss się zaciął na chwilę. Aha, on był znowu jakby pozbawiony równowagi. No te ataki... O kurde, to było to, co zabiło Patrykowskiego wtedy. I teraz ja od tego padłem. A Patrykowski przeżył. Dobra, Miro i Tolok, szykujcie się. Wasza runda. Dostałem za ciebie okrągłe 446 run. Ej, no to zostałeś lekko oskamowany. Jakie było hasło do grupy? Duszę, tak jak Miro pisze. Dzięki wielkie, Miro, za taką czujność na czacie. Ej, wiecie, ja jeszcze tutaj z łuku runicznego korzystam, nie? Żeby podbić sobie ten poziom. No, przepraszam, dałem ciała tutaj totalnie. Mega ciężki jest ten boss. Dlatego też, wiecie co, mówię, że tej boskiej wieży nie ma sensu dzisiaj robić. Bo to właśnie będzie wyglądało trochę tak jak tutaj. Dobra, Miro obiecane miejsce, cyk. Ale myślę, że do 3 razy sztuka i teraz to tutaj się uda. I Tolog, tak jak obiecałem. Mam nadzieję, że tutaj nie było kogoś nowego, jak tak to na 1000% w kolejnym podejściu, albo tutaj się przywołamy wtedy. Bo to będzie jeszcze kolejne miejsce, do którego sobie pójdziemy też w ramach właśnie tej naszej gry koopowej. Prawda, nie było mnie od początku i jak przyszedłem, to zszokowany tym, co zobaczyłem na pasku góry. Tak, to się dzisiaj krzępit wydarzyło, nie? To była giga walka dzisiaj donatorów na tym streamie. I no zostało tak naprawdę też ustalone, że tutaj to będzie przełożone bezpośrednio na upgrade sprzętu, na upgrade komputera. Także to będzie tak konkretnie rzecz biorąc zasilacz, płyta główna, karta graficzna, dysk, procesor. I prawdopodobnie obudowa, czyli totalnie wszystko. No i pewnie jeszcze chłodzenie. Już przy tych cenach to wiecie jak to będzie, nie? Ukroniczne? Nie, to cheat engine. Halo. Zaraz, kto tutaj był? MBX, dobra, MBX teraz byłeś też. Weźmy to loga, bo obiecałem. O pamięci RAM nie zapominaj. Aha, jeszcze RAM. No to... jeszcze wiecie... jeszcze...
Jeszcze to, zaraz się okaże, że... takie obudowy w ogóle kosztują. Ja się zatrzymałem na obudowie za 200 zł, nie? To chyba teraz droższe są obudowy. Co jest? Ej, czemu obudowy kosztują... Przecież tam nic nie ma, obudowa to taka kurde... skrzynka, nie? Czemu obudowa kosztuje 550, 400? Ej, przecież w tym nic nie ma. Co jest, kurde? Znaczy, pewnie się tańszą znajdzie, nie? Ale... Co jest? Bo się świeci. Ja nie chcę żadnych... Ja nie chcę, słuchajcie, żadnych świecidełek. Ja nie chcę żadnego kompa RGB, bo potem wieczorem, jak człowiek siedzi, to tylko się irytuje i myślę, jak to wyłączyć, nie? Nic takiego nie chcę. Więc tę najtańszą wezmę na pewno, bez takich dodatków. Tej demo 200-250. No, trzeba na wymiary spojrzeć, żeby to... no, wielkością było optymalne, nie? Żeby ta karta wlazła w to. No, za 200 czy 250 to takie ceny, jak za tą swoją jeszcze dawałem, to normalne ceny. Tolok. Przepraszam, Tolok, ale nie możemy się coś połączyć. Spróbuję teraz z kimś innym i za chwilę po prostu znowu przewijemy się w kolejnej lokacji albo w kolejnym podejściu, bo nie wiadomo, czy teraz się uda. Po prostu jest hejt na RGB w kompie. Wiecie co? W myszce na przykład to jest mega fajne, bo to jest małe, to jest miłe dla oka, to nie razi, wiecie, nie odbija się na ściany i tak dalej. To jest spoko. W klawiaturze wyłączam. Czasami, jak jest dzienne światło, to sobie zostawię włączone, nie? Czasami tam coś mi się zrobi, że sobie odpalę. Ale w kompie, nie, no komp dla mnie jest pod biurkiem. Gdzieś tam upchnięty z boku. Ja nie mam kompa na biurku, bo mi szkoda miejsca. Wolę mieć drugi monitor i konsolę na biurku, nie? Niż kompa. A biurko mam też ogromne, bo ono ma metr... Kurde, teraz nie pamiętam, czy metr 60 szerokości, czy metr 80 nawet. Ale... nie, chyba 60, ale jest naprawdę spore to biurko. Ja kompa nie widzę, nie? Komp to jest skrzynia, to ma działać. To ja nie jaram się tym, nie? Ja się nie znam na hardware'ze. Nie siedzę w tym. Nie obchodzi mnie to. To ma działać. To tak jakbym, nie wiem... Ktoś by mnie zapytał, ej, a wiesz, nie wiem, z PS5, jakie tam są podzespoły? No to ja powiem, no wiem, no, dysk dołożyłem, ale nie, jaki tam jest RAM, jakie tam są, kurde, płyty, płyta główna, jaka tam jest, jaka tam jest grafa? Jezus Maria, nie wiem, co mnie to? Siemanko Doli, witam serdecznie na nienormalnym streamie. Doli, zobacz na cel na górze. Podpowiem, to się wydarzyło dzisiaj. W ciągu godziny. Kurde, czemu nie mogę nikogo przywołać teraz? Dobra, biorę już randomowo, słuchajcie. Naprawdę. Marek jest, nie było Marka. To, co się dzisiaj stało na tym streamie... Ja się chyba za miesiąc dopiero pozbieram po tym, nie? Naprawdę. Swój człowiek, sprzęt ma działać, a nie świecić się jak choinka na święta. No. Ja nawet na choince wolę, jak jest taki delikatny, jak są lampki na choince, to też nie lubię, jak one tak nawalają, że tak rażą. Widziałem, że na przykład tam sąsiad miał coś takiego na balkonie, że miał takie lampki i one całą noc tak nawalały, że one tak, wiecie, nie, że powoli przechodziły i tak pulsowały, tylko tak nawalały, jak na dyskotece, nie? To po prostu takie to jest irytujące dla mnie. No, nienawidzę mrugającego światła takiego. O Jezu, jak takie coś widzę, na przykład w trailerze jakimś, to robię od razu spację i wyłączam, nie? Bo mam takie coś, że mnie to męczy. Oczy mi się męczą. Nie lubię tego. Po prostu. Ej, no nie mogę w ogóle nikogo przywołać. Co jest grane? Chyba, że mnie trolujecie i stawiacie znak i po sekundzie go stawiacie od nowa i wtedy to się rozłącza. Ale nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. No najwyżej w dwójkę pójdziemy, ale mega dziwne to by było. No zobaczymy, Witonator, jak tam uda się to wszystko przygotować. Ja wiem, że to jest żart, ale mówiąc całkowicie szczerze, no myślę, że fajnie byłoby tak do maja to ogarnąć, te kwestie całkowicie już wymiany tego kompa. W kwietniu pewnie będziemy z tym działać najbardziej. No, na razie w ogóle muszę te środki mieć. Na razie jeszcze to jest nie do nawet wypłacenia przez ile? Chyba
do 4 dni roboczych zazwyczaj na Stream Elementsie to jest? Zazwyczaj część, szybciej to jest, 2-3 dni. Podejrzewam, że nawet w piątek jest szansa, że to by było, jak nie, to pewnie poniedziałek. Klaudia to cheater i blokuje ci innych. No nie, no nie ma szans, słuchajcie. Nie wiem, co tu jest grane, naprawdę. Ej, pierwszy raz na taką sytuację, żeby totalnie z nikim to nie szło. Naprawdę. Przywołuję już... Próbuję was przywołać naprawdę losowo wręcz. I nie idzie. Chyba będę musiał obejrzeć ten stream od początku, żeby zobaczyć twoje reakcje. No, będzie zapisany standardowo krzępić od razu, więc dla potomnych to pozostaje. Przyznam, że w Eldenie najbardziej mi brakuje przymierzy. Tak, dokładnie, to jest coś, nad czym naprawdę mega ubo... O, jest! Matek, proszę bardzo, witam serdecznie. Ja przeczytałem Marek wcześniej. Ty, Miro. udało się w końcu i teraz pewnie się wyłożę w sekundę. Ale serio, nie rozumiem, dlaczego oni zrezygnowali z takiej ciekawej mechaniki, nie, w Eldenie. W otwartym świecie, gdzie jest pełno NPC, gdzie można by było gdzieś tam fajnie zaadaptować jakieś wejście i generalnie uzasadnić fabularnie nawet przymierze. Na przykład tutaj przy tych smokach można byłoby coś, powiedzmy, zrobić, tak? No, mnóstwo. O Jezu. Ej, bo tu przypał zaraz będzie. Się wyłożę. Serio, nie wiem czemu nie zrobili tego. A jutro, słuchajcie, będzie wyjątkowy odcinek o 17:00 na YouTubie. Dark Souls 2 na wersji 1.0 na PS3. To była naprawdę mega trudna gra i to będzie wręcz film historyczny, dokument historyczny, gdzie zobaczycie, jak gra wyglądała 10 lat temu. I jakie tam były różnice względem tego, co mamy no, w tej chwili. Ej, miałem bańkę ochronną! Czemu na hita zszedłem? Ja wiem, że skok to większe obrażenia, ale... Tak jak podczas rola, ale kurde, na hita? To się nie zdarzyło jeszcze ani razu. To mam wrażenie, że to nie było de facto na hita, tylko 2 razy HP mi zabrał, ale czemu? Dajmy spokój, na razie dajmy spokój. Serio, tam 1800 jest, olać to. Chodźmy na katakumby poległych, słuchajcie. Chodźmy tutaj, bo szkoda czasu na to, nie? 4. czy 5. próba... Wytrąciłem go z równowagi? No, tak było ostatnio, ale nie da się go i tak tam przebić, nie? Więc nie ma żadnego profitu z tego wytrącenia z równowagi tak za bardzo. Oprócz narzekania na Dark Souls 2, to ludzie narzekają na wersję Scholar of the First Sin. A ja wolę tę wersję od podstawki. Ja się akurat nie przychylę do tego. Uważam, że na Scholarze chcieli utrudnić grę za bardzo, stawiając na liczbę wrogów, a niekoniecznie na ich sensowne rozmieszczenie, na ich sensowne rozmieszczenie w sensie obecność w danych lokacjach. I generalnie wydaje mi się, że nawet rozmieszczenie samych znajdziek było no, po prostu sensowniejsze na podstawce, na wanilii, nie? W sensie. Ale co kto woli, tak totalnie, nie? Scholar też dużo fajnych rzeczy wprowadził, nie? Chociażby koopa w 6 osób. Chociaż nigdy nie grałem w tyle osób, ale na streamie to byłoby jak najbardziej do ogarnięcia na Scholarze. No, ja gram teraz na PS3, w tę wanilę, to ja przeżywam taki szok, nie? O, bo ogólskiego nie było. Jak sobie gram i tak jestem w jakimś miejscu i nawet nie wiem, jak to jest możliwe, że tam jest tak pusto, bo w lokacji, gdzie pamiętam, że było mnóstwo wrogów, nagle mamy 5 przeciwników. I jest to wszystko całkiem sensowne, nie? No na Scholarze mega dużo kombinacji było. Miało to być inne, większe wyzwanie. No Scholar i... A jest Marek też. Tam był Matek i Marek, proszę. No Scholar jest zupełnie innym doświadczeniem. Ale niekoniecznie lepszym dla mnie. Jak? Ożeż ty! Co się stało? I tak właśnie ten stream wyglądał dzisiaj dla wszystkich, co teraz dopiero dołączyli. O, Patrykowski do usług. Tylko, że nam streamer zejdzie. Ale cóż, ja
Jak się bawić, to się bawić. I podbijamy. I'm the winner. Idę grać w Elden Ringa i czekam na kontakt. Niech to wybrzmi jeszcze raz, nie? O kurde. Ja pierdzielę. Nie, no to jest po prostu, słuchajcie... Nie, brak słów. Naprawdę, brak słów. To jest totalny kosmos. To jest coś takiego, że jakby mi ktoś opowiedział, że słuchaj, będzie stream, na którym takie coś się wydarzy, taki donate. Cel ustalony na 100 zł, a wypełniony na 14 100. To ja bym pomyślał sobie, że to się nie wydarzyło, nie? Że to jest po prostu coś... Jakby jakiś nieśmieszny żart, nie? Totalnie. No, ja muszę poczekać, aż będzie opcja wypłacenia tego oczywiście. To też jest jak najbardziej kwestia, no, przeczekania tego. Delikatnie przekroczony cel, tak. Krzępit, błagam. Naprawdę. Kurczę, praktycznie z twojej strony też wypełnienie przecież celu. Solo, prawie. Bo Krzępit napisał, że aż się głupio czuję z 79 złotymi, ale przecież to jest kurde 79% celu. W jednym donecie od jednej osoby, to jest mega sprawa, naprawdę dziękuję, nie, ale... O matko bosko. Mesmer, to jest chore. Ile z tego będziesz miał? Powiem szczerze, że ja nawet nie wiem, no w sensie tutaj podatek będzie. Do uiszczenia. Do tego będą prowizje przy wypłacie. No, to zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Kurde, no... Trochę zeżrę. To i to, trochę zeżrę. To jest nienormalne, słuchajcie. Pewnie zje? Nie, trochę mniej. Tak myślę. Nie podbijam. No. O kurde. Nie, to jest grubo, nie? To jest gruby temat. No to Mesmer, top 1 po prostu, ale... Tutaj... O Boże, to jest w ogóle najgorsze miejsce na inwazję, nie? Tak naprawdę. Ale tutaj trzeba pamiętać po prostu o wszystkich z dzisiaj, nie? To zaprzeczaj się do historii. Patrykowski jest top 1 w subach na Twitchu. Po prostu i... Też jest top 2 po prostu w historii donate'owej. Jezu, nie znoszę tego miejsca. Właśnie z tego powodu. Cholera jasna. Myślałem, że ten idzie do przodu, a on się nagle stwierdził, że nie, zwrócę się ku tobie i wbiję ci nóż w brzuch. Na razie kochamy Mesmera, a potem wyjdzie DLC i jeszcze zdążymy go znienawidzić. Mesmer będzie musiał napisać mi później, jak coś w mailu. Będziemy w kontakcie. O zmianę niku pewnie, nie? Będzie się źle kojarzyć ludziom. Chociaż kto wie, może to już jest taki atak uprzedzający Mesmera, żeby ocieplić wizerunek jego po prostu, nie? Zero. Matek. Widzisz, jest Matek i Marek. Czekajcie, zero teraz był. Wiem, że... O kurde, miałem ciała, ale szkoda. No, palownik to rozwalił system dzisiaj, nie? Ej, właśnie. Chyba każdy już tutaj był z tego grona.
Dobra, przywołujemy, słuchajcie. Nawet mówię, nie patrzę gdzie tam stanę, żeby nie było, że... Kto jest najbliżej? Tu jest najbliżej znak. Żeby nie było, że wiecie, faworyzuję. Matek jest, dobra. Bo każdy już był, więc postaram się wybierać w miarę na zasadzie, a gdzie mnie palec po prostu poniesie. Do... gry, dobra, mamy... Bogolskiego, mamy runę aktywną. Super, pracuję w From Software. Ja mam złoty prezent, no. 155 rozdanych subów, Patrykowski, nie? To jest... To jest więcej niż jest osób na streamie teraz. Dobra, słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać, bo za chwilę serio na inwazji nam się znowu skończy. Spróbuję tym razem, skoro nie ma invadera tutaj, podejść do tego tematu troszeczkę spokojniej, nie szarżować tak we wszystkich. Przede wszystkim, no jednak pamiętając, że... To już jest bardzo wysoki poziom... trudności. Zobaczcie, po 600 ileś go bije. Wiecie, czemu jest ten poziom trudności też mega wysoki? No bo koop nam podbija też właśnie to, no jak będziemy długo bić przeciwników, no bo to musi być jakoś zbalansowane, więc mają oni więcej HP. O, dzięki Bogolski. Oczywiście, nie oszukujmy się, sam fakt, że będąc w koopie, ktoś bierze na siebie uwagę przeciwnika, że odciąga bossa od was, to już jest wielka i tak przewaga i ciężko to zbalansować, żeby to było takie samo doświadczenie jak jeden na jeden. Ale mówię, no na tym streamie gramy sobie tak naprawdę po prostu dla przyjemności, po to, żeby przygotować sobie postać pod DLC, które wychodzi za... ojejne... 99 dni czy 100 dni? Czy mamy dzisiaj studniówkę do DLC? Ej, chyba to jest studniówka dzisiaj, nie? Zależy jak liczyć. Nawet summon dużo daje. Tak, no nawet to już jest mega wielkie wsparcie. Czy nawet NPC jeden, który i tak się wyłoży w trakcie bossa, albo tam, wiesz, będzie bić go po 50, to też daje dużo, bo odciąga uwagę, nie? I to jest najważniejsza sprawa. Najlepszy summon to jest taki, który ma dużą przeżywalność, dlatego ja bardzo lubię wilki na przykład, jak już gram z summonami. Lub meduza, nie? Bo może tam trochę podstruć z dystansu, bardzo dużo przyjmie hitów, tam właśnie uderzy z dystansu, więc musi ścigać przeciwnika i na przykład boss raz biegnie do niej, raz do mnie, raz do niej. Jest to bardzo duża przewaga. No, przeżywalność pomocnika jest najbardziej no, istotną rzeczą, nie? Tak naprawdę. Kurde, jaki to był boss w ogóle? O Jezu, to aż dwóch było. Co, bo ja nie chcę Wow! Nie chcę tutaj nikogo z was opuścić. Dobra, i zostawić, wiecie, na pastwę tych stworów. To są chyba najbardziej chaotyczne w ogóle katakumby. Może przyzwiesz Melinę na Morgotha? Przyzwiesz? Wiesz co? Nie chcę na razie mówić, jak tam dalej to będzie wszystko wyglądało, bo szczerze z ilością informacji po prostu wyleci mi to z głowy, nie oszukuję się. Ale jeżeli będzie taka opcja i będę pamiętał, albo ktoś przypomni, to jak najbardziej. 99 dni, 2 godziny, 38 minut. Okej. Okay. Czyli mówię, no, zależy jak liczyć. Ten dzień i jeszcze 99, studniówka, albo 99 dni pełne i 2 godziny. Także, no, studniówka Elden Ringowa, no. Nie poddawaj się. No ja jestem ciekaw, czy Mesmer będzie serio taką nową balenią, jeżeli chodzi o poziom trudności. Jeżeli tak, to... Czy będzie to bardzo podobna walka w ogóle do Maleni? Bo to też jest niepowiedziane. Tamten grab widać, że jest bardzo podobny w przypadku Mesmera. Może inaczej, że grab też jest mocno eksponowany w trailerze, nie? Także myślę, że może odgrywać też dość istotną rolę. Chociaż w przypadku Maleni to nie tyle grab, co akurat jej
taniec jest największym tutaj problemem. Aczkolwiek, no mocno był ten grab jednak promowany. Chyba nie chcieli najlepszego ataku po prostu zdradzać przedpremierowo, tak bym obstawiał. Oj, mogłem wam go w sumie zostawić, bo u mnie trochę mniejsze obrażenia wejdą. No, on do tego przeżył. Nice. Dobra, nagrobna konwalia, nagrobne fiołki. Czas na namierzanie celu. No, tu nie było żadnego takiego przejścia. Wyglądało, jakby coś tam miało być, ale to nie akurat w tym przypadku. O Jezu, chochlik jeszcze. Co jest? Jezu, nie zdążyłem zauważyć. Dziękuję za wsparcie na Patronite. Tak zarymuje. O kurde! Krzępit! Dzięki wielkie! Za kolejne wsparcie! O kurde, nie! Do ciebie też będę się odzywał po tym strumyku. Wielkie dzięki za dołączenie na progu 35 zł. I witam w gronie wspierających patronów. Patronów kanału. Tak od razu zapytam, jak jesteśmy na streamie. Krzępit, czy zapis przed filmami i po filmach i pod streamem na Twitchu w formie tego niku, jak podałeś na Patronite, jest ok? Czy jakoś tam inaczej będziesz wolał? Będę się do ciebie oczywiście odzywał na mailu, ale tak dopytam może o tę kwestię. Bym sobie zaznaczył od razu. Dobra. Jezus Maria, mamy progres. Już nikt nam tego nie odbierze, nie? Bo to jest piekło, naprawdę. Znaczy, fajne jest to, że oni walczą między sobą. W tych ruinach. Ale nie fajne jest to, ilu ich tu jest. Ała. O kurde. Na plecach jeszcze dziada mam. Jezu, dobrze. Ale dobrze to rozegraliście. No, Bogolski i Matek naprawdę, kurde, widać, że nie pierwszy raz grają w koopie. A jeśli po raz pierwszy, to mega szacun, bo super w ogóle ogarniacie... No, kwestie współpracy. Jeden bije jednego, drugi tamtego backstabuje. Jest wsparcie. Widzicie, HP spadło, to podbiegli odciągnąć uwagę. No mega, naprawdę... Mega team. Możemy podejść po konwalii jeszcze tylko. Ja wiem, że mam buffa i go może trochę szkoda, ale z drugiej strony wystarczy, że tak zrobię i już będzie full punktów skupienia. Cyk, nagrobna konwalia. Dobra, teraz tak. Jak my to najlepiej możemy ugryźć, bo nie chcę za bardzo się oddalać. Tu byliśmy, czyli jeszcze tam dół zostaje i oni są na dole, na samym dole już? Nie, nie są na samym dole. Okej. Okay. Słuchajcie, to zejdziemy może na sam dół, nie? Ja tak może... Mam point down? Nie mam. No dobra. Po prostu zeskoczę. Albo może po prostu zejdziemy po schodach. O. A tu było coś do podniesienia? Nie. O kurde, widzę, że na grubo wchodzimy. Do samego środka. Tego młynu. No dobra, jesteśmy blisko początku w sumie. Wystarczy, że na dół sobie zejdziemy. Trochę tam oczywiście by trzeba było ich u góry też potłuc. Kto wie, może będzie okazja za chwilę się przekonać, jak to będzie wyglądało. Nie. Huh! To im nadział. Ja jestem już niestety oswojony, znaczy trochę powalczyliśmy z tymi przeciwnikami akurat, ale może nie z taką wersją, że 20 hitów jest potrzebne, żeby go zabić. Nie no, sorry, ale zgnizna akurat tutaj
Jako smocza inkantacja nie ma totalnie żadnego sensu. Walczymy w końcu w bajorze, tak? Z jakimiś, nie wiem, widmami, duchami, czy czymkolwiek one są. O kurde, idzie na mnie! A na hita byłem. Dobra. Zróbmy tak. O, o, matek padł. Szczerze, to jest mocno moja wina, bo oddaliłem się bardzo od grupy. I chyba ja zaraz też złożę broń. Ale nie w taki sposób, jak chciałbym. O cholera, nie wiem się czym leczyć już. Jezu, to jest ich trzech. Dobra, spróbujmy tak. Oni tu idą. Dobra. O nie! Bogolski też pada w tym momencie. Zostaje sam. Sam na placu boju. Oni mnie będą chcieli tak bardzo dojechać tutaj. Dobra, zrobimy tak, słuchajcie. Dzięki! Liczyłem, że się uda. No nie, no nie zdajmy tego. Syfu. Dobra, jeszcze w grze. O kurde, leczenia już nie mam. Dobra, mamy umierające gwiazdy chociaż. Ja pierdolę, co za motyw. Mam to. Udało się, ale akcja, co? Ale znajdźkę wziąłem. I taki był cel w sumie. Tam jeszcze ta jedna taka swobodnie leżąca jest. Ja mogę do tego przebiec, słuchajcie. Ale przywołam was, żeby nie było. Rozgrzewające kamienie są bardziej opłacalne od leczenia. Wiesz co? Nie jestem dziwny, że w ogóle będę z tego cudu korzystał w tej sytuacji, tak naprawdę. Dlatego wcale nie byłem przygotowany. Dzięki za tipa, oczywiście. Tutaj Galandiery dawno nie było. W pełni zasłużone, ile się naklunąłem przy Elenika, co dopiero gość, który ograł tu kilka razy, nie wspominając o innych Soulsach. Zebrać kilka godzin. Aha, okej. Okay. Łukasz, pocieszę cię, jutro też wstaję o 6. Także no. Mogę cię jeszcze pocieszyć, że oczywiście, to jest totalnie chora kwota. Ale to też nie jest netto, nie? Plus bez prowizji. To jest tolog, ale wszystko na sobie i nie chcę kogoś pominąć. Dobra, bo Bogolski już byłeś teraz, Marek też, tolog. W sumie każdy już był, nie? Słuchajcie. MBX-a chyba dawno nie było trochę. Galandriela i Claudio, to ja Galandriela jest postacią na swoim poziomie. Okej. Okay. Tutaj akurat by się przydała ta na wyższym poziomie, nie ukrywam. Nie miałbym pretensji o to, że masz tam, nie wiem, za wysoki poziom czy coś, ale, ale luzik. Cześć Bartek Soul. Ten dungeon to jeden z najtrudniejszych w grze. Tak, to prawda. To jest największy chaos, to jest po prostu obłęd. Nie wiem, wiem, wiem Łukasz, że tak, wiesz... Żartobliwie, nie? Ale tak mówię jak coś, że... Serio, to... Dzisiaj jest taki, wiesz... Dzisiaj jest, no po prostu, rekordowy totalnie stream pod kątem tych właśnie form waszego wsparcia. Bo nie tylko donatów, ale no generalnie pod kątem donatów rekordowy w historii, odkąd działam. A miałem streamy pierwsze przed Twitchem jeszcze, na Justin TV, które się potem w Twitch TV zmieniło. Tak było. Hasło dusze. Tutaj można wpisać w grze wieloosobowej.
Menu, gra wielosobowa i dusze. O Jezu, 4:30. To zaraz do spania, nie? Ja pewnie tak się o 23:00 położył i umierał. Tak, Bartek, czekałem, aż zauważysz, co się dzisiaj wydarzyło, nie? Na tym streamie. Kurde, znowu te błędy są. Dobra, przewołujemy, słuchajcie, znak, który będzie po prostu najbliżej mnie i zobaczymy, jak to się uda, z kim się uda połączyć. No fajnie byłoby jednak tak, żeby dwie osoby zawsze grały, bo więcej po prostu moglibyśmy sobie tak ogarnąć. Ale beat. Level nie ma totalnie żadnej różnicy do kooperacji. Zapraszam śmiało, Danska, jak coś. Był jakiś rekordowy donate? Stary! Stary Bartek! Wiesz, ile takich rzeczy tutaj było? Totalnie rekordowy? To jest Mesmer. 3100 zł w jednym donate. Ale Mesmer dał dużo więcej dzisiaj. Naprawdę. Znak niepołożony, niby stałeś na nim. No ja nie wiem, w ogóle jakiś ten. Jakieś takie... Chyba problemy są w Eldenie, bo Manafa i też nie może w ogóle zagrać. Dante, co za donate to był rekord? Wiesz co? No tak jak mówię, ten. Mogę go włączyć jeszcze raz, patrzcie na to. To był rekord. Totalnie... Totalny kosmos to jest, nie? To był rekord. Cześć, Legion. Tak, to był rekord. Też odpowiadając na twoje pytanie, które teraz właśnie przeczytałem. Hej, hej! Także wojowanie o top 1 dzisiaj na streamie się zakończyło z takim wynikiem. Między Mesmerem, aka Jokerem, a Patrykowskim tutaj w dużej mierze też kreator się włączał do tego pojedynku, ale jeszcze podium zajął również Torunius, który też był na top 1. Sytuacja była tak totalnie dynamiczna, także no, ta fantastyczna czwórka, jak to dzisiaj ująłem, to są no niesamowici, nie? Wariaci, widzowie na tym streamie, no, taka grupka się zebrała, słuchajcie, która stwierdziła, że zawojuje o pierwsze miejsce. Słuchajcie, target jest teraz taki, żeby... Target, co ja gadam? Cel, bo mówię o targecie, bo widzę w okienku donate target, jest po angielsku podpisane. Cel jest taki, żeby przejść dół tylko i lecieć do bossa, bo mamy otwarte już przejście do bossa, więc myślę, że nie ma sensu nawet tam za bardzo starać się o inne rzeczy. Okej, okay, idzie. No, dobrze byłoby zawalczyć poza tym bagnem. Tylko fajnie, że oni podchodzą. Mam tylko nadzieję, że nam na tyły nikt nie wejdzie. Ale chyba nie powinno to nastąpić. O Jezu, tam się dzieje, zobaczcie. No tak, bo oni jeszcze przecież między sobą będą tutaj walczyć. Jakiś tam żołnierz Radana zeskoczył. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Zróbmy tak. Nice. Super. Okej. O
Jezu, o Jezu, o Jezu, niebezpiecznie. Dobra, bo to wiecie, nie widać wszystkich przeciwników, nie? Od razu, przez jakby cały czas w jednym miejscu, tylko oni mogą wam za chwilę na plecy jeszcze wejść. I to jest przerąbane w tym miejscu. Nie leży ich tutaj od groma, to jeszcze walczycie na bardzo otwartym terenie. O nie, Miro poległ. Z MBX-em chyba zaraz będzie to samo. Z każdej strony oni tutaj, kurde, wojują. Bo tu był... O Jezu, MBX padł. To był jakiś w ogóle rzadki przedmiot. Ja miałem wrażenie, że go nie podniosłem, ale może tak nawet podczas tego zamieszania nieświadomie tam podbiegłem i go zgarnąłem. Bo nie widzę, żeby tutaj było coś takiego, nie? Dobra, słuchajcie, chyba mamy wszystko, co jest istotne tutaj. Idę zregenerować się przy punkcie łaski. I po prostu przejdziemy sobie... O kurde, przejdziemy do bossa. Dobra. Nie... Przejdziemy do punktu łaski. Szybszą drogą. To nie jest zła akcja. To jest piękne. Weźmy tak. Drago napisał, może i bardzo złośliwie, ale cieszy mnie, że DLC jest zlokowane za bossem i to takim zaawansowanym. Ci, co ledwo lizanie podstawkę i się zajarali DLC, jedynie poliżą rozszerzenie przez szybę, albo się przełamią i przejdą większość Eldena, albo baj. I gierki nie obchodzi, że nie umiesz grać, czy ci się nie chce. No, to jest prawda, powiem szczerze, że... W ogóle zobaczyłem pierwsze znaki, jakie są, bo ktoś nowy jest. Powiem szczerze, że mnie to akurat też nie dziwi jakoś. Widzicie, jak masowo te znaki znikają? Ja nie wiem, o co tu chodzi. Nawet nie dotknąłem ich, w sensie nie zdążyłem wszystkich zobaczyć. Bo tak było zazwyczaj właśnie w grach From Software, że trzeba było dość... stosunkowo dużo przejść, żeby wejść do zawartości dodatku. To nie było w menu głównym gry, a DLC, odpalamy i jesteś w dodatku, nie? Czy coś takiego, albo że od razu możesz zrobić, nie wiem, pominięcie progresu i wejście do krainy z dodatku. No nie było tak łatwo. Ale to ma też swój cel tak naprawdę, bo jakbyś zaczynał od dodatku, to... podejrzewam, że taka osoba by się momentalnie zniechęciła od Elden Ringa, nie? Bo ten poziom trudności byłby mega trudny. Runy podnieść. Tak, tak, muszę je podnieść, one są przed bossem. Praktycznie. Cześć, Bezi. Tak, Bezi, wiesz co, są samony, w sensie z widzami gramy, nie? Wykorzystuję tutaj streama też do tego, żeby sobie wspólnie pograć, bo szczerze rzadko takie jakieś koopy organizuję i zawsze solo gram w seriach i tak dalej. Prawie zawsze, bo były bardzo rzadko wyjątki, ale w tych seriach z Eldena to nie robiliśmy koopów. No, po zrobieniu wyzwania Zero Śmierci w Eldenie, przed zrobieniem Eldena na pierwszym levelu, bo będę robił też Eldena na pierwszym levelu, na wyzwaniu. Nie wiem, czy to zaczniemy przed dodatkiem, zobaczymy, jak z tą postacią pójdzie nasz progres. To myślę, że nie muszę udowadniać nic na kolejnej postaci, nie? Z dwiema OP-kosami, że będę w stanie solo przejść tę grę, bo myślę, że no to już nie powinno wzbudzać wątpliwości, a gramy sobie też trochę, mówię, interaktywnie, ale też robię większość solo na tej postaci. Głównie do powtarzalnych lokacji pobocznych wchodzimy tutaj. Nie tylko, bo był Radan wyjątkiem, ale tak to raczej solo większość przechodzę sobie tutaj, nie? Żeby po prostu, wiesz, jakieś urozmaicenie było po prostu. No tak jak graliśmy z samonami na przykład w jednej serii, że korzystałem z nich, żeby zobaczyć, jak to ten content w grze wygląda po prostu, no bo jakby nie było samony, to jest content. Ej, wiecie co? Mam nadzieję, że mnie słyszycie, a jak nie, to że po prostu zobaczycie, ale... Olejmy ich. Serio. Przebiegnijmy do bossa może, bo tego tu będzie zaraz niebezpiecznie dużo. Ja się cykam, że po prostu tu się skończy na szybkim zgonie. I
Przytykamy się z butelek. Dobra. Jedna osoba jest. Cześć Giri 87, witam serdecznie. Chętnie bym dołączył swoją przelewelową postacią z NG+, ale gram na PC. No, ja tak ubolewam, że nie ma crossplaya. Serio, no mogliby to w jakimś update'cie zrobić, nie? Bo to jest możliwe, co wiele gier udowodniło. Gdyby nie niższy poziom w stosunku do reszty Dark Souls, to Elden Ring nie zaliczyłby takiej sprzedaży. Napisał Turunius. No, wiesz co, ja myślę, że też to jest jedna rzecz, w sensie, że możesz tę grę uczynić sobie mega łatwą. A drugą rzeczą jest otwarty świat, bo otwarte światy, gry z otwartym światem, no to no są na topie sprzedażowym, nie? Wszystkie praktycznie jakieś takie duże RPG czy coś, gry singlowe, no to otwarty świat. O Jezu, to będzie ten duch obrzedzonego drzewa. Więc to myślę, że tak trochę połączyło się. Może wytrącę z równowagi, co? Bossa? Jezu, myślałem, że to grab jakiś poszedł. Ej, boję się, że na hita zejdę. Okej, nie... Aha, zejdę na hita. No nie sądziłem, że zgrabuję mnie. To zabiję na jeden strzał, nie? Elden jest najłatwiejszy i najtrudniejszy jednocześnie. Tak, tak, bo tu są tak trudne momenty. No, moim zdaniem Malenia no na pewno jest w top 3 najtrudniejszych bossów ever. Nie wiem, czy jest trudniejsza niż Sierota Kos na przykład z Bloodborne'a, czy Ishin. Bo to jest raczej takie moje top 3 najtrudniejszych bossów w historii gier From Software. Ale na pewno jest w totalnej topce. A nie, i niektórzy bossowie są naprawdę mega mocarni tutaj. Dobra, tu jeszcze Marek, dawno nie było Marka. Malenie się wydaje trudniejsze od Kosa. Kurde, no ten... Zależy właśnie, czy oceniamy trudność przez pryzmat swojego playthrough normalnego, czy na przykład pod kątem tego, czy jesteś w stanie na przykład zrobić tego, nauczyć się danego bossa, w jakim... Inaczej, w jakim czasie jesteś na przykład w stanie nauczyć się bossa zrobić na no-hicie, albo na pierwszym levelu, nie? Powiedzmy. Ja wiem, że to nie jest normalne, ale pytanie, co bierzemy za kryterium do oceny poziomu trudności. Czy zawsze na przykład gramy, nie wiem, postacią na pierwszym levelu i wtedy możemy w miarę sensownie stwierdzić, że okej, okay, to jest trudniejszy boss, bo ma relatywnie więcej HP, bo na pierwszym levelu jest tym na hita i tak dalej, czy oceniamy trochę na czuja, nie? No, generalnie mega trudno jest to ocenić, w związku z tym, że też każdy ma trochę inny refleks i każdemu trochę inny boss inaczej siądzie. Tak naprawdę. No Malenia była mega easy jak łza na śladowcy była mega OP. To Malenia była totalnie easy. Braliście podwójną broń, na przykład wielkie pały, braliście łzę, która ma to samo i ona tłukąc Malenię, a wy skacząc, jeszcze z podbitymi tam na przykład talizmanami, czy jakimś tam niesamowitym eliksirem, to ją tak mogliście z łatwością wytrącić z równowagi i po prostu zjeść ją, nie? Wiesz co, ja już mam mało tych łuków runicznych, bo strasznie dużo ich zużyłem, ale zużyję kolejny, bo tutaj w tej lokacji będę na hita. I słuchajcie, przebiegamy to. Jak coś. Taktyka ta sama. Tylko tym razem od razu wykorzystam butelkę niesamowitego eliksiru, żebym na hita nie zszedł. Malenie to ewidentnie niewykorzystany boss Sekiro i nie powinno być w tej grze. No, mocno odstaje prędkością ataków. W Sekiro byłaby... No... Naprawdę bardzo pasującym... bossem. Nie widziałem Maleni w wersji w Sekiro, w sensie nie widziałem, żeby... Znaczy, nie widziałem przeniesienia jej do Sekiro, a aż muszę zobaczyć coś takiego. Znowu zginę. Ja pierdzielę. To jest żart. Nie no, to... On jest na mnie? Nie, dobra. Ściągam.
O, ale krwawienie weszło, chyba... Za 6 tysięcy? Nie wiem, czy to była dobra wartość tam podana. Bo kilka osób naraz to chyba uderzyło, bez przesady. Nie, ja tam po 500 biję, więc 6 koła na pewno nie poszło. To by był totalnie nienormalny wynik. Nawet jeżeli on jest super wrażliwy na to. Zapokosz? Nie, chyba. Dobra, oddalę się. Gdzie... A, przestał wziąć. Okej. O, żeż ty! Zobaczcie, 5000 obrażeń, nie? Tyle HP schodzi. A kurde, on cały czas żyje i to wcale jakoś dużo tego paska nie schodzi. Jest! Wytrącony! Dobra. Kto będzie pierwszy, ten niech bierze. Okej, biorę, bo jeszcze by się teraz podniosła. Nie wiem, czy zero kalorii cookie by zdążył do tego bossa dobiec. O Jezu, mamy, to już myślałem, że jeszcze mnie zdzieli, nie? I ubije na sam koniec, albo że równo z bossem zginę. Olga, rycerz lwiej grzywy i złote nasiono. Warto było. W skrócie to zrobić. Marku i zero kalorii cookie, bardzo dziękuję za walkę udaną, chociaż oczywiście dziękuję wszystkim za dzisiejsze tutaj koopy i wspólne bitwy. Na szczęście udało się przejść chyba serio, no, znaczy na pewno najtrudniejsze do tej pory katakumby, z jakimi mieliśmy do czynienia na tej postaci i chyba nawet najtrudniejsze w całej grze, bym się zgodził z tym, no. Patryk, tak, Mesmer jest pierwszy w donatach i podejrzewam, że na kilkanaście lat pozostanie top 1. Dzięki, Doli, obczaję później. No i demon nie zdemił. Runów jak mrówków, no, 100 ileś tysięcy. Ej, to będą aż dwa poziomy, słuchajcie. Dobra, wiarę mamy na 35, tak jak chciałem w końcu. Zróbmy witalność i wiarę. Witalności, jak widać, po takim miejscu jak to, no, jednak potrzeba. Dość mocno. Demon będzie streamować kilkanaście lat. No, taki jest plan, nie? Taki jest pomysł. Ciekawe, czy kiedyś doczekam się bana jakiegoś, nie? Takiego tam... Wiecie, nie planuję robić jakiegoś takiego dziwnego kontentu, ale... Różnie, za różne głupoty ludzie mają bany, nie? Czasami za jakąś nieuwagę, że coś tam gdzieś wyskoczy na streamie. Mogę ci załatwić? Czekajcie, muszę... usunąć jednego znajomego na playu. Czemu tu nie wyskakują rzeczy powiązane z grą? Zawsze. Na pierwszym miejscu. 33% z gry według tego. No w sumie... W sumie mogłoby być tak z 33% kontentu na razie, no, bo to jeszcze ten wulkaniczny dwór, góra Gelmir cała, kolejne podziemne lokacje, stolica, Farumazula, szczyty olbrzymów, tam kolejna część mroźna. Jeszcze jakby spojrzeć na te wszystkie lokacje poboczne, mogłoby tak być faktycznie. Serio. Myślę, że to nie jest taki głupi ten szacunek, że 33% zrobiliśmy. To czekajcie, ile mamy godzin na tej postaci? 36! O kurde. 36,5 godziny. No dobra, ale... No powiedzmy, że te nawet 2 godziny to można by odliczyć, bo to tam, wiecie, jest na AFK-u, gdzie tam sobie to leczy w tle, ja streama ustawiam, już jestem przed albo po. Chwilę tam jeszcze z 15-10 minut zazwyczaj ta postać stoi. No może półtorej godziny, może trochę przesada, ale... No... Mogę zobaczyć w ogóle... O, to będzie bardziej wymierne. Ile mam przestreamowanych godzin do tej pory? Czekajcie, nie wiem, czy to będą godziny z tymi z dzisiejszego live'a tylko. Ale mam... Chyba bez tego, co jest dzisiaj. Bo pokazuje mi 20... 23,3 godziny. No to plus co mamy dzisiaj. No to by wychodzi 3 godziny, no to 26-27 godzin. No to kurde, też z drugiej strony nie jest do końca wymierne. To nie wiadomo czemu ufać teraz. Aż tyle godzin nie stała ta postać. To sporo, ja mam 93 level na nowej postaci, raptem 23 godziny, no. Właśnie kurde, coś mi tu nie gra. Nie wiem w co wierzyć teraz. 89 level tu jest. Niby dużo tych zakupów jakichś, nie? Ale... Czy mog pokonany? Nope. Jeszcze nie.
Na razie to tutaj kończymy kwestię Kaelid i no zostaje oczywiście nam do pokonania boss przed Garankiem. A wiecie co? Spróbuję solo. Spróbuję solo to jeszcze zrobić. Miałem ze 3 razy, chyba że to totalnie nie będzie możliwości takiej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To ja jestem, miło poznać, to ja Mesmer, miło poznać. Cześć Patryk, jeżeli to serio jesteś ty, jak rozumiem, to... to widziałeś moje reakcje po prostu na wszystko, doskonale widziałeś, jak to wyglądało. No mówię, będę się odzywał dzisiaj mailowo. Maila mam z Patronite'a, więc będę się tam odzywał i uderzał w tym temacie. Z podziękowaniami, z dostarczeniem nagród i też za jakiś czas jeszcze z innym tematem. No, bo ja mam często właśnie też taki czas, tak jak właśnie Dante słusznie zauważył, że ja rozmawiam z wami, sprawdzam jakieś rzeczy, coś ustawiam. Tego nie jest dużo, ale jakby dość często to jest, plus to wiadomo w jakiś taki wyraźny sposób na pewno trochę spowalnia naszą rozgrywkę tutaj. Dobra, teoretycznie jest tak samo jak było ostatnio, jak walczyłem z nim. Tych wilków nie będę przywoływał. O Jezu, Patrykowski, to była ta seria, pamiętasz, która cię zgładziła, nie? Na szczęście przetrwałem to tylko dlatego, że byłem niżej na schodach. O, a to jest... Ała. Ej, tu sobie poradził, niestety, z trafieniem mnie. Dobrze, że po tej szarży nie przechodzi do kolejnego ataku. Nie widziałem nic. Co 200, aha, czyli tylko jedną kosą dostał. Znowu dostał. O, szarże lubię, bo mówię, on po niej się chwilę zbiera, więc mamy idealny moment i warunki, żeby go trafić. Oj, seria. Nie. Czemu to nie była seria? To wyglądało jak zebranie się do serii. Atak jak słabsza wersja Loriana z Dark Souls 3. O, widzicie? To wyglądało dokładnie jak ta seria. Nie, może zdecydował, że jednak jestem za daleko i przerwie tę serię i nie wyprowadzi do końca. No nie znam jego... O Jezu. Całego movesetu na pamięć. Ciężko mi to jeszcze stwierdzić. Mam tylko nadzieję, że jakiś syf, co tam za mną jest. Te pospolitaki na przykład, że tutaj nie podejdą i nam nie zepsują tego podejścia. Bo to byłaby mega lipa, gdyby tak się to skończyło. O kurde. Dobra, wyjdźmy stąd. Na schody z powrotem. Jak będę niżej, przynajmniej w przypadku niektórych jego ataków powinienem mieć przewagę. O Jezu. O Jezu. Dobrze, ten timing mi wyszedł tutaj. Ale generalnie powiem wam, że mega nerwów aż się wyleczy, żeby to full HP było, bo kto wie, może to zrobi różnicę. O Jezu, dobra, kręciołek! Czego chociaż raz wytrącę z równowagi tutaj? Wiecie, no nie będę miał ataku specjalnego, ale może chociaż darmowy kolejny cios będę miał, nie? Świetną okazję do tego. Chyba nie będzie mi to dane. Może pod sam koniec jego żywota, kto wie, o ile do tego dojdzie, mówię. Seria! Kurde! Nerwówka! Oczywiście kiedy? Na sam koniec! Kurde! Nic nie widzę! Ale żyję! O, ostatnie leczenie. O Boże!
Jezu, many zabrakło. Czy on się odbił od tego? Od barierki? Nie, że nie wierzę w to. Oła. Nie wierzę w to, moi drodzy. Dobra, nie mam już nic. Spadł. No tak nie do końca właśnie. Może tu wrócić. O, i wróci. Skurczybyk, co? O Jezu, co się z nim dzieje? Co jest? Boję się, że jak powiem, to mnie zabije. Kto miał taką sytuację? Czemu ja mam takie rzeczy na streamach? Czy ja mogę podejść teraz? Czy to jest bezpieczne? Tak! Mamy to! Kurde, solo! Nie w kopię, solo! Udało się! Mamy pobratymca czarnej klingi z głowy! Jezus Maria, pięknie! Co za epicki stream, nie? No nawet takie rzeczy się dzieją! Co to jest za akcja, nie? Ja nie wierzę, co tu się stało. To jest piękne, to jest po prostu piękne, słuchajcie. Damy w wiarę, bo to się będzie też pięknie skalowało, chociaż czekajcie, bo... Bo też ze zręcznością trochę, ale może być wiara jak najbardziej. Sebek123, dzięki wielkie za suba z Prima. Bardzo dziękuję. Cześć Ukas. No właśnie, można powiedzieć, że praktycznie skończyliśmy K-Lead. Więc idzie mega dobrze. Ja pierdzielę, widzicie taką akcję kiedyś? Na koniec dużo szczęścia, tak to Runius, no. No nie oszukujmy się, to, że on mi się zgliczował, to nie był skill, okej? Okay? Ale na szczęście dotarłem do tej chwili, do tego momentu, gdzie... No, była końcówka zdrowia, nie? I dopiero wtedy się zgliczował, grali szeroko tylko Demoniasa. Ja pierdzielę. Dlaczego mi się nie chce tak zbakować? To jest hełm wypędzonego rycerza, no. Dropnął randomowo, po prostu z wypędzonego rycerza. W zamku burzowego całunu. Nie będziemy... O, to możemy zmienić. Czystej zgnilizny. Patrzcie, na tle przekwipunek miałem, słuchajcie, z niego nie korzystałem, czajcie? Ja pierniczę. Nie, słuchajcie, dzisiaj już kołopa nie będziemy robić. Tak naprawdę serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj spędzili wspólnie tutaj ze mną czas, bawiąc się razem, przemierzając świat. Mam nadzieję, że wpadniecie na streama. No postaram się serio, żeby jutro był. Będę zapowiadał go na YouTubie w formie informacji w zakładce społeczności. Będzie informacja na Instagramie w formie zapowiedzi. Będzie w harmonogramie pod Twitchem. I będzie pokazany jako nadchodzący stream na YouTubie. No do tego jeszcze na Facebooku. Więc serio, wszędzie będzie info totalnie o streamie. Jeżeli jutro się uda, jeżeli tak, no to około tej 18:00. Też tak na 2-3 godzinki, akurat jutro mógłbym. I w piątek, no rano, nie? Około 9:00 taki egzotyczny trochę stream będzie. Nie wiem, ile on potrwa, ale tak się powinno udać. No chyba, że złożę się choróbską, nie poskłada, bo mówię, atakuje mnie cały czas. Mam wrażenie, że mam gorączkę dzisiaj na streamie ogólnie, ale nie jest to istotne w tym momencie. I nie uda się, no to po prostu no nie uda się i najwyżej parę dni się przeczeka. Ale nic nie ucieknie. Mam nadzieję, że tak nie wyjdzie, bo wyszłoby niezręcznie i ktoś by powiedział, że o, dostał takie donaty dzisiaj i już mu się nie chce streamować, nie? Ale to już nawet na poprzednich streamach można zobaczyć, jak o tym gadam, że walczę już w sumie od 2 dni. Dziękuję bardzo. Ej, tu będzie inwazja jeszcze? Przez tą Anastazję rozwaliliśmy, o co tu chodzi? A może ta czacha się do niej odnosiła? Ej, ja jej nie rozwaliłem w końcu tej postaci, ale numer.
pojechał na wakacje, no. Dokładnie, tak by było. Nie no, ale mówię, no, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jak coś to wolę powiedzieć. Amulet Świętego Skorpiona, bo wiem, że po prostu później te informacje no nie krążą tak dobrze, jak kiedy po prostu coś powiem na live, nie? Dobra, to akurat była formalność. Czyli teraz można powiedzieć, że skończyliśmy Kaylee. No i jeszcze oczywiście zostaje nam kwestia boskiej wieży. Powiem szczerze, możemy do niej dojechać po prostu i wdrapać się na tę wieżę. Aczkolwiek będziemy ją robić, myślę, po płaskowyżu Altus, bo czuć mocno, że ten poziom trudności tutaj jeszcze, szczególnie w tych północnych terenach, Czarna Klinga, wieża, też jest północ, no to trochę jest podkręcony względem do wcześniejszych lokacji i wydaje mi się, że trochę nie przystoi do mojej postaci na razie. Tak będzie, Dolly, no. Big brain moment. Kurde. Dobrze, mam jeszcze tyle klipów, słuchajcie, z wyjazdu. To może faktycznie taki numer przejdzie. Gorzej ze streamami by było, chyba że na streamach bym po prostu odpalał... odpalałbym nagrane jakieś takie momenty, bym nagrał gameplay i go puścił jako streama. Sam bym sobie na pytanie odpowiadał, albo w ogóle bym czatu nie czytał. No... To by było do zrobienia. A był kiedyś taki numer, nie wiem czy kojarzycie, w ogóle porąbany strasznie, że... Kurde, nie pamiętam co on zrobił, ale był streamer, który popełnił jakieś przestępstwo, w tym czasie miał puszczanego live'a, niby był to, wiecie, live, ale to było nagranie jakieś puszczone, nagrane wcześniej, i chciał mieć alibi przez to, że on streamował, nie? Żeby go nikt tam nie podejrzewał. Był taki chory jakiś numer, to nie w Polsce, ale było coś takiego. I jakoś tam coś się nie zgadzało, że transmisja była dziwna i tam doszli do tego, że to był fake. O, oh, to ja pominąłem ponury kamień kowalski na swoim poziomie. Chyba tak, chyba to nawet tak było, no. Turbo jakaś taka w ogóle porąbana akcja, nie? To też tak... trochę jest przerażające, że... gdyby tam to było lepiej dopracowane, to... prawdopodobnie to byłoby trudne do podważenia. Oczywiście tam pewnie by jakoś GPS z telefonu sprawdzili, jakby był podejrzany, by pewnie posprawdzali jakoś, nie wiem, monitoring w okolicach, czego gdzieś tam nie złapało na jakiejś kamerze i też by pewnie do tego doszli. Ale no... taki patent był, no. To już może by było trochę trudniejsze do dojścia, nie? Pewnie by zależało bardzo od wnikliwości. Tak, chyba o dziewczynę chodzi, w oszarki, no. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Nie, błagam. Dobra, ja się nie ruszam, bo bym podszedł do przodu i zdając życie, by nagle mi się odbiła kosa od ściany tutaj. Ja chcę po prostu do tego punktu łaski, słuchajcie, dojechać, bo już jest po 21. Ale samo dotarcie tutaj jest niczym pokonanie jednego bossa. Tu coś było do zdobycia niżej. Tylko pytanie co? Czy ktoś pamięta, że tam warto się wybierać na dół i przechodzić ten chory labirynt? Nic ciekawego. No chyba to nie był grzyb, ale też jakieś takie bezużyteczne przedmioty to były, nie? Żeby nie mówić śmieci po prostu. Ej, co robi to serduszko na YouTubie przy czacie w ogóle? Bo widzę, że tam można klikać to. Tapujemy, jak na TikToku, ale nie wiem, co to robi, tak szczerze, czy to cokolwiek robi? Grzyb. I wiesz co, to jest ten moment, Doli, że ja nawet nie wiem, czy to jest żart, czy to na serio grzyb, tam to do zdobycia. Chyba nic, ale widać w czasie rzeczywistym, jak te emotki lecą. Ale jak już klikacie w reakcji, można kliknąć lajka na YouTubie oczywiście. Zapraszam. Będzie kolejna runa, słuchajcie, doładowana. Jeszcze nam Rykard zostaje, żeby mieć w końcu komplet mis na talizmany. Ja jestem pełen nadziei, że zrobią coś takiego,
w DLC, że będzie piąty slot. Bo to by naprawdę mega fajnie wpłynęło na buildy. Nawet tylko w obrębie DLC, nie? Żeby to było bez dużego negatywnego wpływu na podstawkę Elden Ringa, ale żeby dało się mieć tych 5 talizmanów. Jakby tam jakieś nowe doszły, to może by jakieś nowe, fajne, ciekawe buildy, jakieś, wiecie, zestawy fajne ludzie przechmienili. Runa Godrika jest najlepsza, no, moim zdaniem. Ewentualnie, no, Radana też wykorzystywaliśmy. Piąty slot nie byłby za... Nie? Byłby za bardzo OP, czy nie byłby za bardzo OP? Bo w sumie kwestia przecinka, nie? Może zmienić całkowicie sens. No, pytanie, jaki będzie poziom trudności w DLC w ogóle, nie? Bo to od tego zależy mocno. Ale mówię, że po prostu byłoby to mega ciekawe. Znaczy, myślę, że jakby z taką ideą robili dodatek, to by jak najbardziej mogli to wziąć pod uwagę i zbalansować odpowiednio. Ale ciekawe, jakby to tam by faktycznie wyglądało. No. Mamy runę, słuchajcie. Ach, wysoko, za wysoko. To sloty na pierścienie. No i mamy wielki run Radana. I boska wieża Kaelit oczywiście ma swoją drugą odnogę, którą no, można by się zająć, a powiem więcej, wręcz trzeba by się tym zająć. O Jezus, Seto, witam serdecznie na streamie. Dzięki wielkie za rajda. Pozdrawiam wszystkich widzów Seta. Też oczywiście solosowego świra. Witam serdecznie. No akurat mamy taką zwyczajną postać, na której przygotowujemy się do dodatku. Już jesteśmy całkiem dobrze. No myślę, że tak faktycznie gra nam dobrze oszacowała, że jesteśmy w 33%. Serio to wygląda jak 1/3 gry. Z głowy. Tutaj dopiero później sobie otwieramy. Standardowo. No i dobra, słuchajcie, ja myślę, że po prostu tego punktu łaski, który jest niżej, zejdziemy sobie. To jest akurat dość ciężkie to zejście. Takie, no, nieprzyjemne. Ale jeszcze bardziej nieprzyjemny jest boss. Szlachcic boskiej skóry. To jest zaskoczenie za pierwszym razem, ale jak już w Eldenie takie coś się dzieje, że gdzieś spadacie, to macie pewność, że oskryptowany zabieg od czasów Demon Souls, taki już był, no jest taki, że nie zginiecie. Chyba, że jesteście na tutorialu w Eldenie i no tam jest akurat turbo wredne to. To jest też chamskie, że tak mało miejsca mamy na wylądowanie. To jest najtrudniejszy skok. A szczęście za pierwszym razem, ale tu jest kolejne. Dobrze do ściany. O Jezu, zapomniałem, że on aż tak daleko leci. Jak skoczek narciarski. A najważniejsze jest, pamiętajcie, lądowanie. To wpływa na ocenę. W tym przypadku jeszcze na życie. Nie wiem, czy z drugiej strony czegoś nie było. Nie no, kolej, żebyś ty mnie tylko zaraz tutaj nie zrzucił. Nie było, okej. Okay. Super, dzięki. Oszczędziliśmy trochę czasu dzięki temu. Rasowa platformówka. O, takie momenty są najgorsze, nie? Od razu mi się przypomina kultowe już, niesławne zejście w Dark Souls 2 do dziury w Majuli. Jezu, to HP ma. No, właśnie o tym mówiłem, jak wspominałem o poziomie trudności tego miejsca. No ale nie ukrywam, że trochę jednak przezwyciężyła ciekawość moja. Czy dam sobie tutaj radę? No kurde, no dałoby się to wymęczyć teoretycznie, nie? To może już to zrobimy, żeby to całe Kaelit było z głowy. Nawet. Jesus, jak ty dziwnie przeskakujesz, nigdy tak nie robię, a ja tak zawsze robiłem. Jak ty inaczej to robisz? Tutaj. Uważaj, przyjrzyj się uważnie. Tak, to można przeżyć. Zeskok niech będzie chwała. O, Seto, siemano, witam serdecznie, dzięki za rajda.
Siemka, siemka. Drodzy przyjaciele, do spadku. Ej, nie otworzyłem sobie tych drzwi, ale tam chyba, kurde, nie było to do końca istotne. Drabinę minąłem ze skrótem, no właśnie. Bo tam była drabina i była opcja otwarcia tych drzwi, nie? Siemka, Sasek, dzień dobry! No, wróciliśmy do streamowania, to już jest drugi tydzień streamów, tak naprawdę. Masz punkt łaski, więc już mniejsza. No, mniejsza. No, znaczy, bardziej mi chodziło o to, czy tam jakiegoś fajnego przedmiotu nie przeoczyłem, nie? Którego mógłbym pożałować, znaczy żałować później, że nie mam. O Jezu. Wiecie, co zrobimy, nie? Zabiję go raz. I jak go rozwalę, cofnę się do punktu łaski i po prostu przebiegnę do bossa, bo szkoda mi tych butelek trochę. Coś tam było, nie? Na pewno na tej drodze prowadzącej przez drabinę do skrótu. Ale kurde, czy to było istotne do zdobycia? Czy masz usypiające garnki? Stary. Ty mnie o to pytasz. No pewnie, że mam. A czy gdybyś mnie nie zapytał, czy bym o tym pamiętał? No pewnie, że nie. Ale mam. Chociaż na Godskin Duo to bardziej chciałem trzymać, ale w sumie z drugiej strony mamy tyle tych litriny, że nie powinno być najmniejszego problemu, nie? Żeby to ogarnąć. Leżeć! I spać! O Jezu, nie to. No to trzeba go trafić jeszcze. Oho. Wiem, że trochę za dużo tego używam. Ale... No co ja za to poradzę? Wolę mieć pewność, że go rozwalimy. I pamiętajcie, one mi się nie zregenerują. Jezu, jak Frida, nie? Więc trzeba będzie sobie znowu wytworzyć. O kurde, nie trafiłem. No to chyba lipa będzie. Nie, żebym nie wierzył w siebie, ale on jest gigamocny, a ja nie pamiętam jego ataków. Tak wiecie, idealnie. Wiem, że są nienormalne. No nie atakowałem kolejny raz. Chciałem być chciwy trochę na to, ale źle bym na tym wyszedł, bo nie miałbym już jak zrolować. Można gdybać, nie? Czy gdybym bardziej oszczędzał te... O kurde. Nie, no błagam. Tak! 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 Za pierwszym! Ugrane! Kaptur apostoła polskiej skóry, szata i cały ekwipunek! Ja pierdzielę, 138 tysięcy na tym levelu, na tym poziomie rozwinięcia tej postaci, zwłaszcza jeżeli chodzi o HP, mega się cieszę, mega się jaram. Easy. Ja pierniczę. No emocje, wielki miecz zabójczyni bogów. Kolejna akcja o włos od zgonu, no nie wiem co to jest za dzisiaj szczęśliwy dzień. Ale kurde, poszło. Udało się. Łatwo. Wyczarownik. No easy, no. Jakie trzeba zrobić dwa wymagania, by zagrać w DLC? Pierwsze, pokonać Radana, odpowiadając na pytanie Mateuszu. Drugie, dojść do Mogwyna w dynastii Mogwynów i go ubić. Do Mogwyna dostaniesz się albo wykonując quest Warego, albo przechodząc ze szczytów olbrzymów. Z północnej części możesz wejść w portal i wtedy jesteś w dynastii. Znaczy w lokacji, która tak się nazywa, nie? Ten chłop ma dzisiaj dzień! To ten dzień! Moi drodzy, i to ten run! Pamiętajcie. O!
Wiedziałem, że ktoś to będzie pamiętał. O kurde, pięknie, słuchajcie, no mamy K-Lead ogarnięte. No już teraz tak serio, definitywnie, zrobiliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy. Także kolejna już trzecia lokacja ogarnięta. Myślę, że teraz chyba albo faktycznie moglibyśmy zająć się pójściem... Nie, powielania wizerunków nie będziemy robić. Albo tutaj możemy na chwilę na tutorial jeszcze skoczyć i tam sobie zawalczyć z bossem, albo możemy ogarnąć już Nokron, bo też taka jest opcja, żeby do Blighta dołączyć w kraterze upadłej gwiazdy, no albo płaskowyż Altus, ale chyba fajnie byłoby ten quest Blighta teraz jeszcze trochę popchnąć, a płaskowyż będzie dosłownie kolejną naszą lokacją, do której sobie pojedziemy. Myślę, że tak byłoby chyba najsensowniej. W ogóle mam 120 parę tysięcy teraz do rozdysponowania run i myślę, że wypadałoby to szybko... 138 tysięcy nawet, nie 120. Myślę, że wypadałoby to ogarnąć. Niech będzie wiara do 40 poziomu. No tak jak mówiłem, w końcu na pewnym etapie, w końcu ten etap, ta wiara stanie się wreszcie dominującą statystyką tutaj na mojej postaci. Chociaż zręczność na poziomie 30 punktów wraz z runą, bo ogólnie jest niższy ten poziom, tam jest 20 parę, ale mimo wszystko zręczność też musi być dość wysoka. Dawaj Nokron, on nie ma aż takiego poziomu trudności wygórowanego. No i właśnie też nie chciałbym, żeby później fajna lokacja była zmarnowana przez to, że tam będzie wszystko na hita totalnie, nie? Tylko co by się rozebrać do wyznać losy. Tak, no pewnie, no przecież nie dam się skopiować z ekwipunkiem, nie? Znaczy z ekwipunkiem może tak, ale grunt to bez broni, żeby to było, to będzie spoko. Dobra, tutaj słuchajcie, walnęła gwiazda, która spadła z nieba po tym, jak pokonaliśmy Radana i ruch gwiazd przestał być przez niego już wstrzymywany. Zwariowałem na chwilę, bo okno OBS-a nie wiem czemu samo mi przeskoczyło i miałem wrażenie, że mi live'a wywaliło, ale na szczęście jest okej. W ogóle z takiej strony skoczyłem, że tutaj możemy sobie przejechać od razu. Cześć Jeredre, witam serdecznie, dzień dobry. Ależ to był, słuchajcie, wieczór, ależ tu się podziało na tym streamie. Nie no, kurde, źle. Tam się zeskakuje. Nie było tutaj tej półeczki. Myślałem, że ją pominąłem po prostu na początku. W Nokronie musisz tylko uważać na najgorszego przeciwnika w całym Eldenie. Masz na myśli... Wilka Radagona? Kolejnego, który tam się czai? Czy... Łzę? Która kopiuje twoją postać? Grawitację. O Jezu, zapomniałem. Zapomniałem o tym. A tutaj z tą grawitacją są problemy trochę. Słuchajcie, w jakich w ogóle klimatach chcielibyście zobaczyć jakiegoś Souls-like'a? Niekoniecznie od From Software, albo nawet od From Software, bo moim zdaniem, to już kiedyś o tym gadaliśmy, nawet chyba całkiem niedawno, genialny byłby taki starożytny, powiedzmy, nie wiem, aztecki klimat, coś takiego, wiecie, mnóstwo jakichś mrocznych, brutalnych, okrutnych rytuałów, mnóstwo stworów, które by wyglądały totalnie inaczej niż to, co widzieliśmy w tych grach i do czego przywykliśmy. Wielki potencjał na nawalenie miliarda pułapek w każdej lokacji, w jakichś tam piramidach czy innych ziguratach. Przepraszam za ignorancję, trochę żartuję sobie, ale tak szczerze, no moim zdaniem tam byłoby mega dużo fajnych rzeczy i jest to strasznie niewykorzystany potencjał, nie? Też się powiedzieć Azteków, no, Wikingów też, no ale wiecie, Azteków to też byście mieli jakieś takie na przykład właśnie dżungle, jakieś tam jaskinie, więc trochę też by to było jeszcze bardziej zróżnicowane niż tylko na przykład osady i śnieg, nie? Na przykład... lecąc totalnie po stereotypie, chociaż myślę, że kreatywni deweloperzy by tutaj z tego wiele mogli wyciągnąć. Takiego settingu. Kurde, ciekawe kto będzie pierwszy, nie? Żeby się o coś takiego pokusić. Bo te... To już jest akurat totalnie jakieś takie... Wiecie, moje podejście,
ale te Souls-like'i futurystyczno-kosmiczne, science fiction, to tak średnio. A żeby nie było zawsze średniowiecze, no to myślę, że mega fajnie by się właśnie coś takiego z jakąś starożytną cywilizacją sprawdziło, nie? To jest bardzo niewykorzystane w ogóle pole w grach. W filmach bardziej, chociaż też nie jakoś super. Wiecie, no, jakiś Indiana Jones czy coś, nie? No to tam bardziej takie z ujęcia, no nie tak, że to była akcja w czasach starożytnych, a więc w sumie, no, mało jest tak naprawdę czegoś takiego. Niech zrobią totalny miks pradawnych bogów z różnych mitologii. Taki God of War, ale by From Software. Cześć, Bogorski, trzymaj się. Dzisiejszy dzień przechodzi do legend. Tak, to jest dzień, który będę wspominał na pewno przez kolejne przynajmniej 12 czy 13 lat, jak mam nadzieję będę jeszcze nagrywał, streamował i tak dalej, nie? Serio, to co się dzisiaj na tym streamie stało, to tak jak już mówiłem dzisiaj, to nie tyle, że przeszło moje jakiekolwiek najśmielsze oczekiwania, wyobrażenia czy coś takiego, tylko no po prostu wykroczyło poza wyobraźnię nawet, nie? Jakąś najbardziej odklejoną i oderwaną od rzeczywistości. No to nawet tak by się nie żartowało, że takie coś się może wydarzyć, to co się wydarzyło dzisiaj. I wiecie, co jest piękne? Że to się wydarzyło w dzień, tak symbolicznie, 10. rocznicy rozpoczęcia najważniejszej serii na moim kanale, czyli serii Zagrajmy w Dark Souls 2. Bo Dark Souls 1 nie była aż tak istotna dla rozwoju kanału, jak seria z Dark Souls 2. Bo 13 marca, dzień przed premierą, rozpocząłem nagrywanie Dark Souls 2 na PS3. Tak się to wszystko zaczęło. A wiecie dlaczego? W tamtych czasach sklepy miały gdzieś totalnie daty premiery gier, gry, no to tak jak tam, jak filmy, nie? Przyjedzie, to wystawiamy na półkę. Dark Souls 1 można było kupić 3-4 dni przed premierą nawet. Pudełkowe. I Dark Souls pudełkowe kosztowało 69 zł. W wersji PC-towej. Na premierę. No więc to takie ciekawostki, słuchajcie. Ktoś w symulacji wpisał ci Hisoyama. No nie? Kurde, ale tam jeszcze jakieś inne cheaty by się pewnie znalazły na dzisiejszy dzień. Jezu, jak nie lubię tego najbardziej irytującego przeciwnika w tej lokacji. Czyli tak jak mówicie, grawitacji. Bo tutaj łatwo zsunięcie się gdzieś. Wiem, że nie musiałem z nim walczyć, ale chodzi o zasady. Nie mogłem popuścić jednemu przeciwnikowi, słuchajcie, no. Zwłaszcza takiemu glutowi, który mnie tutaj już obił. To pierwszy przewrót. Ciekawe, czy ktoś się nabrał, nie? Ciekawe, ilu ludzi na przykład myślało, że te wiadomości to są trolle, a nie zauważyli na przykład niewidzialnych przejść w Dark Souls 3, tego mostu. W Irytylu Anur Londo, nie, pod którą lokację to się kwalifikowało, nie? A wiecie, Przymierze Mrocznego Księżyca, na przykład. I by w życiu nie pomyśleli, że tam jest przejście jakieś. No albo w Eldenie nawet, nie? Że gdzieś tam... Nawet głupio mieli zroczną ścianę, że ludzie pominęli, bo tam już setny raz czytasz, że przed tobą tam sekret, albo spróbuj atak i ktoś mówi, jasne, na pewno coś tam będzie, a się okazuje, że akurat tam było, nie? Albo w Dark Souls 2, gdzie czasami trzeba było uderzyć w ścianę, a czasami X wcisnąć. To w ogóle, ja nie wiem, w jaki sposób, grając w Dark Souls 2, człowiek miał się domyśleć, że X-em czasami się aktywuje przejście, iluzoryczną ścianę, a czasami uderza się w to. W jaki sposób, skąd miałeś to wiedzieć jako gracz, bez internetu na przykład? W Dark Souls 2 jest tylko jedna zniszczalna ściana? Jaka? Bo mi się wydaje, że jest więcej. Bo jest na przykład w Knie Upadłych Olbrzymów jako skrót jeszcze ściana taka, nie?
gdzie możesz ją rozwalić bombami i beczką. Druga jest u Kowala w Słonym Forcie, chyba że nie mówisz o takim zniszczeniu, tylko o X-ie. A w sensie beczkami, no. Bo to tak można. Gram na PS5, ale jeżeli chodzi o wspólną jakąś rozgrywkę, bo takie coś też uskuteczniamy, no już dzisiaj nie będzie koopa, bo w ogóle będziemy kończyć, słuchajcie, dzisiaj już. Ale też na kolejnym streamie będziemy sobie grać znowu w Eldena, to jakby ktoś miał ochotę na koopa, to jest jak najbardziej taka możliwość. I gramy sobie na PS5, ale jednocześnie jak ktoś ma na PS4 Eldena, to też można zagrać, nie ma problemu. Także zapraszam do wspólnej gry, jak ktoś tam na konsoli ciśnie. No i moi drodzy, Nokron, wieczne miasto. Z tym pięknym widokiem będę kończył i będę się z wami żegnał. I będę uciekał. Serio, starałem się przeciągnąć tego streama dzisiaj troszeczkę, bo mega mi jest głupio, że po takim wsparciu muszę w ogóle zakończyć tego streama i iść spać, ale powiem wam, że naprawdę trzeba. Niestety, zrobię wszystko, żeby jutro tego live'a ogarnąć. Będę informował was, myślę, że jeżeli już, to jutro o 18 się uda, to wtedy o 18 się zobaczymy. Dam wam znać jeszcze jutro, a w piątek na pewno rano, w piątek na pewno poranny stream o 9. Nie będzie jakiś mega długi i chciałbym jutro albo ewentualnie w piątek te lokacje poboczne też porobić. Znaczy, jutro to Nokron, do tego... Płaskowyż Altus, myślę, będzie również grany. Także jutro 18. No tak, Vitonator, ale jest różnie, nie? Z tymi ścianami w Dark Souls 2 i skąd ty masz o tym wiedzieć, nie? To jest też trochę dziwne. Moi drodzy, naprawdę serdecznie chciałbym raz jeszcze z całego serca podziękować wszystkim za wasze wsparcie w postaci obecności, w postaci subskrypcji, lajków, aktywności po prostu na czacie, komentarzy. Dziękuję za genialną atmosferę. Dziękuję też wszystkim wspierającym na YouTubie, czy też oczywiście na Twitchu, czy to... No, co gigantyczne wasze totalnie chore jakieś wsparcie w postaci donate'ów za dzisiejszą wielką bitwę donate'ową tak naprawdę, do jakiej tutaj doszło między Patrykowskim, między Torunisem, między Mesmerem, który zwycięża, ale też Kreatorem, który też z gigantycznym donate'em przecież wjechał. No i nie tylko, bo również tutaj oczywiście przecież były inne donate, Krzempita na przykład, który się pojawił, też ze strony oczywiście widzów, no niekoniecznie mówię donate'owo, no bo też były też opcje wsparcia bez pieniężnego, bez finansowego, mówię o samych lajkach, to też naprawdę tego było dzisiaj giga dużo, naprawdę w ogóle mega dużo was dzisiaj było na tym streamie. No i również też dziękuję za super czaty, co mówię, jak się tego uczę jeszcze, postaram się zrobić, żeby to te alerty też się wyświetlały z tych super czatów YouTube'owych tutaj na streamie. Także mega, mega wielkie dzięki Arek W444 za te twoje dzisiejsze super czaty. Tak, White Crow, to się dzisiaj właśnie wydarzyło na tym streamie. Ten pasek u góry miał 0 dzisiaj, słuchajcie, jak zaczynaliśmy. Więc to takie podziękowania, stąd taki szok, z którym zostaję. Witam nowych patronów, czyli Jokera, The Jokera i Krzempita, również i w ten sposób. I mam nadzieję, słuchajcie, że niedługo będę w stanie wam takie zdjęcie jak tutaj wstawić w nowej wersji z nowym sprzętem. To dzięki wam jest po prostu i cieszę się bardzo, że możemy się dalej rozwijać, że mogę robić to, co kocham, dalej. I w lepszej jakości jeszcze, bo wkrótce no, będą kolejne te gry wychodziły, kolejna generacja kart graficznych będzie i po prostu no, już powoli będzie to wszystko odstawało, a tak będę mógł jeszcze bardziej podkręcić ten bitrate i w formie filmów oczywiście, bo tutaj streamuję akurat w maksymalnym. No, na razie Twitch ma dość niski ten bitrate maksymalny, mam nadzieję, że się kiedyś zmieni. I że będę mógł robić to wszystko po prostu w najlepszej jakości. Dalej. Moi drodzy, 3,5 godzinki za nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Mówię, jutro postaram się, żeby to było o 18, jeżeli chodzi o streama. Mega, mega wielkie dzięki za dzisiaj.
No i jak ktoś nie widział tego, co dzisiaj zrobiliśmy, to totalnie, mega szybko podsumowując, zrobiliśmy do końca całe K-Lead, które mamy tutaj. Bawiliśmy się na koopie, wyczyściliśmy sobie to wszystko, wyzbieraliśmy, ulepszyliśmy broń, zmodyfikowaliśmy kosę, dotarliśmy do Nokronu. I przeżyłem 10 zawałów. Pozytywnych, o ile tak można powiedzieć. Największy szok po prostu, jaki miałem, odkąd streamuję. Ten dzień, 13 marca 2014 roku... 2014, widzicie, już powiedziałem o tym, bo podświadomie myślę o Dark Souls 2, które jutro wlatuje na kanał. 2024 roku. Kurde, no, 10 lat minęło. Przejdzie do historii i będę pamiętał ten dzień do końca życia. Na 100%. Obłęd. To będzie punkt odniesienia do wszystkiego po prostu, nie? Jak będę wspominał, co się działo tego dnia, to będę mówił, o kurde, nie, tego 13 marca. To się tak odwaliło! Moi drodzy, raz jeszcze bardzo dziękuję. Życzę wam miłej, spokojnej nocy i do zobaczenia, mam nadzieję, że jutro o 18, a jak nie, to w piąteczek się widzimy. Trzymajcie się raz jeszcze i dziękuję, że jesteście. Pa, pa. Cześć i dobrej nocy. Dzięki za dziś. O, pa. Serduszko na czacie. Hejka, dziękuję raz jeszcze za wszystko. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia. Piękny powrót do streamów. Dziękuję, że serio jest do czego wracać, że jesteście tutaj. Mega wielkie dzięki. Wow.